trzeba marzyć. Janusz Strobel, Lula Stankiewicz. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, witamy się z Państwem jak co poniedziałek niezwykle serdecznie w naszej audycji Trzeba Marzyć. Współprowadzący Janusz Strobel. Kłaniam się nisko, odzywa. Nisko witam serdecznie. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Głęboko w to wierzę, tego, nie trzeba. Czy jestem, czy mnie nie ma. Uśmiecha się do Państwa Jacek Kosiński, który swoim ciepłym uśmiechem przyczynia się do ocieplenia klimatu. Maciej Mielczarek realizuje obraz. Ja się nazywam Nula Stankiewicz i jest z nami wspaniały gość. Piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, psycholog. Urodziła się 10 kwietnia w Poznaniu, zodiakalny baran. Zadebiutowała 10 kwietnia 63 roku w dniu swoich 16 urodzin jako uczennica technikum ekonomicznego w Poznańskim Domu Kolejarza podczas eliminacji do Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Dostała się do finału z Mr. Wonderful Ludmiły Jakubczak, zdobyła nagrodę Złotej Dziesiątki. Swoją pierwszą piosenkę zatytułowaną Cień i Ty nagrała z grupą Tarpany na przełomie 65 i 6 roku. To właśnie z tym zespołem artystka zakwalifikowała się do koncertu finałowego wiosennego festiwalu muzyki nastolatków. W 68 roku przyłączyła się do zespołu poety Ernesta Bryla i kompozytora Marka Sarta Drumlersi. Śpiewała tam pod pseudonimem Sonia Sulin. Razem nagrali takie utwory jak Wymyśliłam nas czy Cwaniara. Rok później artystka zaczęła współpracę z zespołem ABC Andrzeja Nebeskiego i grupa ta stała się producentem hitów Napisz proszę, a piosenka Czekam tu została dostrzeżona i nagrodzona na opolskim festiwalu. Lata 70. to pasmo sukcesów grupy, a nasz gość stał się wówczas jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Artystka zdecydowała się na karierę solową w 72 roku. Swój pierwszy solowy krążek Idę wydała 2 lata później i od tego czasu sukcesywnie pojawiają się jej nowe albumy. Dla wielu fanów jest nie tylko ikoną muzyczną, ale też ikoną mody. Kostiumy, w których występowała na koncertach, choćby podczas festiwalu w Opolu, gdzie występowała ponad 20 razy, przeszły już do legendy. Idę dalej. To jej motto. Każdy koncert stara się zagrać tak, jakby miał to być ostatni koncert w jej życiu, najlepiej jak się da. Chciałaby być z muzyką najdłużej, jak to tylko możliwe. Wierzy, że człowiek chce być dobry. Podczas audycji z naszym dzisiejszym gościem uszy nadstawią wszystkie małe elfy, świecić będzie papierowy księżyc, zabrzmią serca gwiazd i wiele innych wspaniałych piosenek, bo na szczęście nie wszyscy wielcy już przestali grać. Panie, panowie, tam, dadam, Halina Prąckowiak, wszyscy to wiedzą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Taka laurka piękna. Sama prawda. Ale to mimo wszystko, nie z próżności, ale miło jest usłyszeć, bo przywołuje się wtedy z pamięci te sytuacje, w których byłam, tych ludzi, z którymi pracowałam, tych, o których pamiętam, choć już są nie wśród nas tutaj na ziemi, choć są wśród nas zawsze. Audycja nasza nazywa się Trzeba Marzyć i właśnie do tych marzeń, ale do tych marzeń, które dzisiaj pamięta pani jako pierwsze, do tych marzeń małej Halinki. Możemy się odwołać? Możemy sobie je przypomnieć? No tak, myślę, że ja w ogóle byłam taka trochę marzycielka, nie trochę, a nawet bardzo. Jako dziewczynka pamiętam, że uczyłam się na pamięć wierszy, czytałam książki i wyobrażałam sobie, że jeśli będę na scenie, to będę aktorką. Mm-hmm. Dzisiaj z perspektywy lat mogę powiedzieć, że owszem, mówię na moich koncertach wiersze. Prowadzę sama swoje koncerty, ale bardzo się cieszę, że śpiewam. Mm-hmm. Jest jeszcze taka myśl mi przyszła,
gdy mówimy o marzeniach, marzenia są czymś bardzo, bardzo ważnym i cennym i dobrze, jeśli potrafimy wciąż marzyć. Ale niedawno pomyślałam sobie, że tak, ludzie mają marzenia, mają pragnienia i starają się spełniać te marzenia i pragnienia, natomiast nie myślą tak naprawdę, co im jest potrzebne. Mhm. A ja nie mam tu na myśli wcale, że potrzeby to są jakieś materialistyczne. Wręcz przeciwnie. To, co jest człowiekowi najbardziej potrzebne, to jest to, co jest najgłębiej w nas prawdą, w naszym sercu, co jest nami. Mhm. To jest nam przede wszystkim potrzebne. Potrzebne, aby być tak do końca to sobą. Ale wtedy jako mała dziewczynka na pewno marzyła pani też o materialnych rzeczach, o, nie wiem, lalkach, wózkach, klockach, kolejkach. Lalkę to pamiętam, jak dostałam od mojego tatusia, kiedy skończyłam 8 lat. Mhm. I był to dla mnie wielki prezent, ponieważ przedtem owszem miałam jakąś taką szmacianą laleczkę. Mhm. I chcąc się jakoś zaprezentować moim koleżankom, które były gdzieś tam pod moim domem, w którym mieszkałam, stanęłam prawie że na parapecie, ale tam był balkon, który mnie chronił, więc nie spadłabym. I nie bardzo wiedziałam, jak ja mam pokazać tą lalkę, bo ją trzymałam cały czas tył, bo się wstydziłam. No dobrze, to było spełnione, może nawet nie marzenie, bo takie nieoczekiwane. Taka piękna lalka. To, co powiem w tej chwili, to nie jest wcale takie interesujące, ale pamiętam, że marzyłam też o sukience czerwonej w białe groszki. O. Nie wiem, dlaczego akurat sobie wymyśliłam czerwoną sukienkę w białe groszki. No już wtedy wiedziałaś, że będziesz kreować pewną modę na estradzie. Słuchaj, długo później. A dom w Poznaniu? Pani wspomnienie dzisiejsze o tym domu, jaki był? Najpiękniejszy. Wczoraj przejeżdżałam koło niego właśnie, ponieważ byłam na spotkaniu. Poza tym, że śpiewałam przedwczoraj, to wczoraj spędziłam dzień z moimi najbliższymi, z rodziną. I mój brat stryjeczny postanowił zrobić mi taką właśnie przyjemność, niespodziankę i przewiózł mnie przez Poznań, przez te wszystkie miejsca, które były dla nas ważne, czyli tam, gdzie mieszkałam, tam, gdzie chodziłam do pierwszej szkoły, potem do drugiej szkoły, gdzie mieszkali jego rodzice z dziećmi, a to była moja ukochana ciocia Klara i wujek Leon i Walduś, Jasiu i Ewunia, to były dzieci. Byliśmy jakoś tak najbliżej sobą, najbardziej zżyci. Także przejechaliśmy i koło tych wszystkich mieszkań, w których oni mieszkali. Jak odnajdujesz te miejsca dzisiaj? Wszystko mniejsze jest. Zaraz wrócę. Szłam też, tym razem jechałam, ale pamiętam, jak kiedyś spacerowałam koło ogródków działkowych. Tam koło mnie były łąki, pola. Nie było, w tej chwili są wybudowane wielkie domy. Mój dom, w którym mieszkałam, w ogóle na mojej ulicy było najpiękniej. Moja koleżanka Ewunia, z którą do dzisiaj się przyjaźnimy i utrzymujemy częsty kontakt. Mieszkała po przeciwnej stronie i miała też bardzo piękny dom. Może nawet ładniejszy, na pewno ładniejszy od mojego, ale mój był mój. Nie mój własność, ale ten, w którym mieszkałam. Emocjonalnie. Ona miała ogromny balkon, który był obrośnięty winem zielonym. I tam bawiłyśmy się lalkami. A w moim domu to był tylko jednopiętrowy dom. Aha, to nie był wolnostojący blok, tylko dom. Dom z wielkim ogrodem. Pośrodku tego ogrodu, od strony, gdzie była kuchnia, rosła wielka czereśnia. Nigdy w życiu później nie zobaczyłam tak wspaniałych owoców, czereśni tak dużych. I takich z takim jednym rumieńcem z jednej strony.
Były kwiaty oczywiście w tym ogrodzie i pani profesorowa, która była właścicielką tego domu. Wspaniała, kochana bardzo kobieta. No i moja koleżanka druga, Halinka, która mieszkała na parterze. Miałyśmy telefon. Ja miałam łyżeczkę w jednej szklance. Ona miała drugą szklankę na parterze. Połączone miałyśmy oczywiście jakimś tam sznurkiem i dzwoniłyśmy do siebie. No takie dziecięce, śmieszne zabawy. I teraz zobaczyłam ten dom i on nie był już tak ładny jak ten, który był mój, gdzie ja mieszkałam. W dalszym ciągu ma balkony, jest piętro i parter, ale ktoś tu nie zadbał o poetykę tego domu, nic tam nie zostało takiego. Zostały wbudowane oczywiście garaże, zamiast tego podwórka, w którym też jakieś drzewo rosło. Wszystko się zmieniło. Tak, ładnie powiedziane, że nie zadbano o poetykę domu, w którym mieszkałaś. Mam podobne odczucie co do swojego rodzinnego domu. Nasze opowieści będą przeplatały utwory. Zabrzmi pierwszy z nich, Do końca świata. Do końca świata to piosenka Wojciecha Trzcińskiego ze słowami Jerzego Klejny.
Halina Frąckowiak, Wojciech Trzciński, Jerzy Klejny. Do końca świata zabrzmiała piosenka właśnie. Wspominamy pani dom. Czy to był dom pełen muzyki, czy przeciwnie, raczej cisza w nim panowała? Ja śpiewałam, jak nie było nikogo w domu. Mhm. Ponieważ mój brat, który miał bardzo piękny głos, on siadał rzeczywiście w słoneczne niedziele na parapecie w kuchni i śpiewał przy otwartym oknie na cały głos, żeby wszyscy go słyszeli. Aż dziw, że rzeczywiście on jakoś nie poszedł tą drogą. Moja mama bardzo pięknie śpiewała. I w niedzielę zwłaszcza, bo tak normalnie pracowała, ale w niedzielę rano, kiedy ja jeszcze spałam, to budził mnie śpiew mojej mamy też z kuchni. Albo pogwizdywała sobie. Bardzo ładnie gwizdała. Mm-hmm. Ja się tego nigdy nie nauczyłam. Tak, gwizd artystyczny. Tak, tak. Także mój tato bardzo ładnie. Cała rodzina była bardzo jakaś taka umuzykalniona. I wszystkie nasze spotkania rodzinne, uroczystości, zawsze były przede wszystkim wyrażane przez radość muzyki, śpiewu, tańca. Myśmy mieli, w domach byliśmy, nawet jeśli to był dom gdzieś już poza, powiedzmy, Poznaniem, bo rodzina miała dom, to jak wszyscy tańczyli i śpiewali. I to jest coś, no jak ja w tej chwili, jak mamy przynajmniej święta Bożego Narodzenia, to zawsze dopominam się, żebyśmy śpiewali kolędy. Na szczęście mam syna, który, on się tym ani nie tyle nie chwali, ani nie chciał pójść tą drogą, ale ma bardzo ładny głos i ja bardzo lubię jego słuchać. Jakieś doświadczenia z instrumentami ciągnęło panią do tego, żeby sobie podegrać coś na pianinku? Ja osobiście właściwie zaczęłam się uczyć i grać na pianinie oraz muzyki. Poznawałam harmonię, solfeżu i tych wszystkich takich jakby potrzebnych i koniecznych. Uczyłam się dopiero, kiedy już śpiewałam w zespole ABC. Nie, troszkę wcześniej może. Ale później akurat trafiłam do pani profesor Wandy Wermińskiej, która była świetnym pedagogiem, śpiewaczką przede wszystkim. I ona pracowała ze mną od początku, stawiając ten dźwięk, żeby to prawidłowo było. I jej zawdzięczam bardzo wiele, jeśli chodzi o stronę wokalną. Mamusia kupiła mi gitarę. Wydawałoby się, że mogłam rozpocząć się, mając lat tam 14 czy 13, ale to się nie powiodło, ponieważ tak bardzo bolały mnie palce, jak przyciskałam struny, że się dość zniechęciłam. Tak, tak. Także niestety nie. Ale jeśli mówimy o marzeniach, to właśnie zapomniałam. One być może będą mi się przypominały. Kiedy byłam jeszcze dziewczynką i wiedziałam, że mieliśmy nasz kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Głogowskiej, a po przeciwnej stronie była szkoła muzyczna. Był też ogólniak, liceum ogólnokształcące. I ja chodziłam do tej szkoły i wchodziłam tylko tak po prostu, bo bardzo chciałam chodzić do szkoły muzycznej, ale jakoś nie pomyślano o mnie w ten sposób. Tatuś nawet może bardziej, ale to nie wyszło. I to było moje ogromne marzenie, które spełzło na moich tylko takich tęsknotach. To ja proponuję, żeby nam zabrzmiał teraz utwór pod tytułem Gdzie jest wczorajszy dzień? Od rana
wtedy, gdy nie byłam sama. Gdy ty byłeś blisko mnie, szczęście nam przynosi każdy dzień. Szary świt, trochę mgły, kilka samotnych drzew. To nimi świadkowie naszego pożegnania. Od tej chwili zaczął się liczyć dla mnie dzień dzisiejszy. Gdzie jest wczorajszy dzień? O to pytała w piosence Halina Frąckowiak, w piosence Andrzeja Mikołajczaka i Marka Gaszyńskiego. Ja chciałam tylko powiedzieć, jeżeli pozwolisz mi się wtrącić, bo panie tak uroczy ze sobą tutaj gaworzą, że moja obecność staje się zbędna powoli, ale od czasu do czasu pozwolę się wtrącić, coś tam powiedzieć. No, gdybym już zaczął machać tutaj rękoma, to dajcie mi dojść do słowa. Dobrze. Chociaż na chwilkę, tak? Dobrze. Ale to tylko tyle chciałaś powiedzieć, tak, czy coś jeszcze? Na razie tak. Chciałam tylko uprzedzić państwa, że jestem tutaj, że jestem z wami cały czas, w każdy poniedziałek i zawsze towarzyszę naszym wspaniałym artystom, których tutaj zapraszamy. Czasy szkolne, to czasy takie spokojne, które pani wspomina z sentymentem, czy raczej była pani uczennicą pod tytułem zbuntowana? Zbuntowana to pewnie nie, natomiast ja byłam bardzo spokojnym dzieckiem. Mm-hmm. Ja pamiętam, że moja mama pewnego dnia powiedziała do mnie: Halusia, ja nigdy nie myślałam, że ty sobie w życiu tak poradzisz. Naprawdę? Bo uważała tak, że drżała cały czas o mnie. I pamiętam, gdy chodziłam do pierwszej klasy, jak już wspomniałam, przejeżdżałam koło tej szkoły wczoraj i tam była taka pani nauczycielka, pani Hańczewska. Cudowna, starsza pani, która była nauczycielką jeszcze mojej mamy. Mm-hmm. To w ogóle było niezwykłe, jak ona kochała dzieci, jaką była wspaniałą nauczycielką. Nie wszystkie są aż tak wspaniałe, mm-hmm. ale ona była wyjątkowa. Dzieci oczywiście. Dzieci. I pamiętam, wtedy byłam na pewno bardzo grzeczna, cicha i to nie jest najlepsze. Mm-hmm. To wcale nie jest takie dobre dla dzieci, bo
wtedy kulki śnieżne padają najczęściej w ich głowę. No, ale my marzymy o takich dzieciach, żeby się nie odzywały, żeby cichość, żeby nie nawiązywały kontaktu wzrokowego, żeby niczego nie chciały od nas. No więc tak, no tak, taka byłam dziewczynka, a potem byłam już powiedzmy w trzeciej klasie i pani powiedziała do mojej mamusi już w następnej szkole: wie pani, mam kłopot z Halinką, bo ona nigdy się nie zgłasza. Jak ją zapytam, to ona wie. Mhm. Ona nigdy nie podniesie ręki. Tak samo było ze mną, gdy interesowałam się muzyką i śpiewałam w domu po cichu, kiedy nikogo nie było w domu. Chodziłam na spotkania z piosenką do zamku w Poznaniu w niedzielę, zawsze o godzinie chyba 11. One się odbywały. I ja byłam zachwycona. Piosenki, takie wspaniałe piosenki. Mm-hmm. Nigdy nie zgłosiłam się, bo tam śpiewały dzieci, oczywiście zgłaszały się, były wyróżniane. Nigdy tego nie zrobiłam. I pewnego dnia moja koleżanka już później, jak chodziłam do technikum ekonomicznego, Hania Elix, powiedziała: Hanika, idziemy na koncert Czerwono-Czarnych. Ja mówię: ale ja nie mam pieniędzy na bilet. Nie martw się, wejdziemy. I ona przy wejściu na salę powiedziała: moja koleżanka na konkurs. I ja w związku z tym wyrwana, ja znałam wiele piosenek oczywiście, wyszłyśmy na salę i Józef Krzeczek wtedy, który grał na fortepianie, zapytał mnie: i co pani zaśpiewa? Byłam w granatowej spódniczce, w białej bluzeczce, bo były to moje urodziny. I ja mówię: Mr. Wonderful. A w jakiej tonacji? Nie wiem. No dobrze, to proszę zacząć. I tak się zaczęło. I zaśpiewałam od razu na koncercie, ale pewnie gdyby nie Hania, to by do tego nie doszło. To jest dla mnie nieprawdopodobnie niemożliwe wręcz, że jak z taką nieśmiałością... No ale byłam grzeczna. Można na takie estradę się, wiesz, dostać. A więc grzeczna, dygnęłam, zaśpiewałam, nogi mi co prawda drżały bardzo mocno, zaśpiewałam, pamiętam entuzjazm publiczności, fruwające marynary, wszystko się odbyło. Ja co prawda kłaniałam się w stronę kulis, a nie publiczności, bo wszystko mi się chyba mierzało wtedy. Dygałaś raczej niż kłaniałaś tak, się. Tak. A potem zostałam zaproszona po następnych eliminacjach od razu na trasę koncertową. Przecież ja nie miałam żadnych doświadczeń z takimi naprawdę świetnymi osobami. Brałam udział w tym konkursie Dzitka Sośnicka, która oczywiście była, przepraszam, pani Zdzisława Sośnicka, i Kasia Sobczyk. To były osoby, które już śpiewały długo, albo w klubach, albo w przypadku Zdzisławy, to ona przecież skończyła szkołę muzyczną i dyrygenturę i była muzykiem pełną gębą. No kiedy mnie zaproszono na tę trasę, przejechałam całą trasę, dojechałam do Szczecina już na finał festiwalu. Tam się okazało, że jestem w Złotej Dziesiątce i byłam bardzo zdziwiona, jak otworzyłam gazetę i zobaczyłam moje zdjęcie. Nie bardzo się orientowałam w ogóle, o co tu tak naprawdę chodzi. No ale to taki był czas. Ja myślę, że taki przełom prawdziwy nastąpił dwukrotnie. No może wielokrotnie, ale te pamiętam. Kiedy śpiewałam zespołem Drumlersi i byłam na Andrzej Mikołajczak również grał w tym zespole. I pamiętam, że nie dojechało dwóch wykonawców. Jedna to była, nazywała się prawdziwie Tereska Czekańska, a w naszym zespole nazywała się Anita Bem, tak jak ja się nazywałam Halinka Frąckowiak, a tam byłam Sonia Sulin. I Tadeusz Prokop. Oni nie dojechali z jakichś powodów. Znaczy Tereska w ogóle się już wyłączyła, bo ona miała córeczkę i to było dla niej ważniejsze i już nie przyjechała nigdy do nas na koncerty. I Andrzej Mikołajczak, kiedy ja już wyśpiewałam, a czekaliśmy cały czas, oni otworzą się drzwi, wejdą na salę. Ja już wyśpiewałam, co ja miałam. I Andrzej mówi: Sońka, C-dur. Ja zaczęłam improwizować cokolwiek. Ja oczywiście słuchałam tej muzyki ciemnoskórych wykonawców, bo jakoś lubiłam tą muzykę. Słuchałam tego Lady Luxemburg wcześniej i tak dalej. I tak kolejno on mi zaczynał coś grać, a ja przy tym improwizowałam. Zaczęłam się ruszać dynamiczniej. Na tym koncercie przełamałam w sobie, widać, jakąś niepewność. I to był pierwszy moment.
Potem już było coraz lepiej, pewnie coraz lepiej. A później jeszcze, jako już osoba, kobieta doroślejsza, przełamałam pewne też takie nieśmiałości, kiedy studiowałam psychologię. I to już było w bardzo dorosłym wieku. Już miałam syna, którego odwoziłam do szkoły, a potem zostawałam ja ze swoimi naukami. I skończyłam studia, obroniłam pracę magisterską. Ja nie wiem, którego dnia to się stało, ale widać ten zasób nie tylko intuicji, ale też i wiedzy, którą gdzieś tam się posiadłam ją jakoś, nadał mi więcej poczucia pewności siebie, ja wiem. I myślę, że to był ten drugi moment, gdy się tak poczułam sobą bezpieczniej. Więcej wiedziałam może o sobie, nie wiem. 64 rok. Rozpoczęła pani występy w klubie Stoczni Gdańskiej Ster z zespołem Tony Ryszarda Poznakowskiego. I z tego też okresu, nie wiem czy wiesz Janusz, pochodzi wzmianka prasowa w tygodniku Świat, gdzie Jerzy Waldorf przewidywał pani Halinie Frąckowiak wielką karierę piosenkarską, nazywając ją drugą Demarczyk. Wyobrażasz sobie? No tak, to biorąc pod uwagę, że padło to ze słów Jerzego Waldorfa, to znaczy, że miał rację. Czy ty się wtedy klub Stoczni Gdańskiej Ster, 64 rok, czy wyście 64 rok, no ja już grałem w klubach Wybrzeża w tych latach, bo ja rozpocząłem od 63 roku, a klub Ster był opodal mojego rodzinnego domu, także byłem częstym bywalcem tego klubu również. Pamiętacie okoliczności z Poznania? Dopiero w Warszawie się poznaliśmy z Halinką, jak mieszkaliśmy wspólnie na Zaciszu. Blisko siebie, tak. Pozwólcie, że dojdę do tego troszkę później, a teraz jeszcze w kontekście tego 64 roku. Jak rodzice zareagowali na to, że nagle zaczęła pani wyjeżdżać, śpiewać, koncertować? Mój tatuś pojechał ze mną do Wrocławia na te drugie eliminacje. Kupił mi sukienkę, buty, żebym się ładnie zaprezentowała na tych koncertach. I pamiętam, gdy zapytano mnie, którą piosenkę chciałabym zaśpiewać, jaki tytuł, ja mówię I'm Sorry z repertuaru Brandy Lee. I muzycy nie znali tego utworu. To ja pamiętam ten utwór do dzisiaj. No tak, ale wtedy, kiedy ja to zaśpiewałam, był 63 rok. On jeszcze nie był znany w Polsce, ja go gdzieś tam wyłapałam pewnie. I Wiesiu Bernolak znał, gitarzysta. Sąsiad mój z Wrzeszcza, Wrzeszcza, tak. Wielce utalentowany, świetny, wspaniały gitarzysta. I on powiedział, a ja to znam. No i tak została uratowana moja sytuacja, bo inaczej nie mogłam tego zaśpiewać. I śpiewam pierwszą zwrotkę, drugą i w tym momencie przerywają mi panowie jurorzy, czyli dyrektor Estrady Szczecińskiej, menadżer zespołu, pan Nikandrow, który był w ogóle tancerzem, a też prowadził zespół Czerwono-Czarnych. I oni mówią, chodź tu do nas. Ja sobie mówię, ojej. Chyba coś nie tak. Podeszła mi, co ty robisz w ogóle? Czym ty się zajmujesz? No ja miałam 16 lat. Chodzę do szkoły. Na ekonomię, ekonomię. Czy możesz z nami pojechać na koncerty? Ja mówię, nie wiem, tu jest mój tatuś. Naprawdę? Naprawdę taka była pani pełna pokory, dlatego, że na przykład tata mógł się nie zgodzić? No, oczywiście, że tak. Ale w późniejszym wieku także mogli się rodzice nie zgodzić. Tak, to nie były te czasy jak dzisiaj, że dzieci robią co chcą. Nie o to chodzi, tylko chodzi kiedy o takie... Kiedy się słuchało rodziców. I ty chcesz powiedzieć, że należałeś do tych, którzy słuchali rodziców. Oczywiście. No w każdym razie mój tatuś, gdy został poproszony i zapytano, czy ja mogę, tatuś powiedział, oczywiście, że tak. Mimo, że jeszcze była końcówka roku szkolnego. No to tatuś jakoś tam mi to załatwił, że mogłam wyjechać i pojechałam na te koncerty i tak zostałam właśnie laureatką Złotej Dziesiątki, ale tu jest odpowiedź na to, że mój tatuś wiedział, że ja powinnam iść tą drogą.
Ale też to nie dość, że wiedział, to jeszcze tyle miał zaufania do pani rozsądku, do rozsądku młodej dziewczyny, uczennicy jeszcze przecież. A tak, tu bo myślę, środowisko straszne przecież. No. Rozbrykanych no tak, muzyków. Ale ja... Powstająca muzyka big beatowa, muzyka rockowa przecież, tak? To naprawdę przecież rozbrykani to... byli? Ale jak nie? Ja nie należałam do grzecznych chłopców. Wprawdzie no nie grałam tej muzyki tam. Nazwijmy. Ja nie chcę powiedzieć, że ja byłam... Chciałam być Julią. Pewnie mi się to nie udało w życiu, ale grzeczna byłam na pewno. Natomiast przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy mój tatuś już był bardzo, bardzo starszym panem. Ja przyjechałam niewiele przed jego odejściem. Byłam w Poznaniu i zostałam zaproszona do jakiegoś programu telewizyjnego. Materiał o mnie robiono w Poznaniu. I ja zaprosiłam mojego tatusia do tego i powiedziałam, że właściwie ja śpiewam, no też za przyczyną tego, że mój tato kiedyś powiedział, tak, bardzo proszę, może pojechać. On był tak wzruszony, on był tak wdzięczny, że ja to pamiętałam, że on tego chciał. Bardzo wiele zawdzięczam moim rodzicom, nie tylko to, że byli tacy, jacy byli, bo też pewnie byli, moi rodzice się rozeszli w ogóle, więc to też taka moja historia, nie była wcale taka sielankowa. Ale oboje bardzo nas kochali, i mnie, i mojego brata. I ja wiem, że ja byłam córunia tatunia, to ja czułam tę miłość po prostu jego. Młodsza z rodzeństwa, czy starsza? Brat był starszy. Nie dużo, ale starszy, 2,5 roku. Ale ja pamiętam, jako dziewczynka, ja chodziłam do mojego tatusia do pracy, żeby z nim być. Siadałam tam gdzieś na krzesełku, tatuś pracował, siedziałam. Moja mamusia pracowała, ja do niej przychodziłam do pracy, siedziałam albo czekałam, aż ona wyjdzie z pracy i wracałam razem z nią do domu. Po prostu oni byli wspaniali. Jak to niezwykle ważne, że rodzic obserwuje swoje dziecko i kształtuje je według jego potrzeb, tego dziecka, a nie swoich ambicji i swoich potrzeb. Otóż to właśnie, czy moi rodzice, mamusia była przerażona, gdy ja wyjeżdżałam do Gdańska. I mój brat mi powiedział, że on się zapyta, Jurek, gdzie myśmy tą halę puścili? Mamusia później przyjechała oczywiście, żeby sprawdzić, jak ja sobie tam radzę. Jak sobie pani radziła? Zadbałam o to, ja niewiele oczywiście, śpiewałam na fajfach, prawda? O godzinie 17. Tak. Były takie. Zawsze były jakieś tam pieniądze, żeby można było z czegoś przeżyć, ale nie były to jakieś przecież honoraria wielkie. I pamiętałam o tym, że jak moja mamusia przyjedzie i zobaczy, to tak, musi zobaczyć, że ja mam się w co ubrać, że kom jest porządek. Więc miałam tak. Kupiłam sobie spódniczkę, sweterek, płaszczyk. Były ręczniki w szafie poukładane. To taki poznański taki porządek. Chciałam, żebyś to było. Powiedział. No. Takie było. I tak, lubię porządek, bo wtedy człowiek inaczej niewiele, myśli. Nawet jak niewiele zarabiałaś, to pieniędzy też musiało starczać. Bo tutaj się ułożyło, tutaj kupkę, tutaj kupkę. Muszę powiedzieć, że były i takie dni, kiedy byłam, że tak powiem, totalnie na poście. Bo nie było tych pieniędzy, ale to, że mamusi musiałam pokazać, że wszystko jest w porządku, to jest zupełnie oddzielna sprawa. Wyjechała spokojniejsza mama? Tak. Tak, zdecydowanie, ale po roku wróciłam i tu muszę opowiedzieć jeszcze taką historię, jak wróciłam do Poznania. Śpiewałam chyba rok w Gdańsku. Wyjechaliśmy do Szczecina na koncerty, no w jakimś takim klubie, zespół Tony graliśmy. I moje buty już miały bardzo wiele do życzenia. Obcasy. Takie były rock'n'rollki kiedyś, buty, prawda? Ale były szpilki, które były metalowe. Więc te metalowe szpilki, jeden obcas odpadł, więc drugi oderwałam. Więc już były rock'n'rollki rzeczywiście. Ale z przodu buta
przebił się palec, bo ta skórka już była taka delikatna, bo to były bardzo ładne buciki z bardzo dobrej skóreczki. Tak, powstały sandałki, rozumiem. Przebiłam i pamiętam, jak śpiewałam i tak już się zawstydziłam, że no to jak ja teraz wyjdę? Myślę tak, nie, no nie będę malowała palca pastą, żeby nie było widać, bo to pobrudzę ten palec. Zawijałam czarną szmatką i nie było widać. On był w dalszym ciągu czarny bucik. Tylko po tym koncercie nastąpiła refleksja. Chyba pora wrócić do domu. Wtedy wróciłam do Poznania. Niech nam teraz zabrzmi. To były czasy, co powstawały czerwone gitary również, prawda? Tak, tak. Też w sterze. Pięciolinie jeszcze. Pięciolinie jeszcze wtedy, tak, wcześniej, tak. Pannę Pszeniczną chciałam teraz zaproponować ze słowami Marka Dutkiewicza i z muzyką Katarzyny Gertner. Śpiewa Halina Frąckowiak. Panno o włosach sypkich jak piasek, pozwól się tobą zachwycić. Panno pszeniczna, miodowa panno dobrej jesieni, kiedyś ci serce podarowałam, okryj mnie płaszczem nadziei. Thank you.
Szósty dzień czerwca, 66 rok. Pierwsze nagranie radiowe, piosenka Cień i Ty z muzyką i słowami Klaudiusza Magi. Pamięta pani ten moment? Tak, oczywiście. Radio na Belwińskiego w Poznaniu. Wtedy śpiewałam z tarpanami. Ja myślę, że to ważna piosenka do dzisiaj. Nawet nie dlatego, że wtedy pierwsza, którą nagrałam. Bo zaraz po festiwalu miałam taki występ w telewizji, gdzie śpiewałam, będę miała dziś wakacje z deszczem, też Ludmiły Jakubczak. Mm-hmm. Ale to było pierwsze nagranie i bardzo lubię tą piosenkę, chociaż jej nie śpiewam. Klaudiusz był bardzo utalentowanym muzykiem i wczoraj również, jak oglądaliśmy u mojej rodziny różne sytuacje wcześniejsze, nasze wspomnienia, nasze uroczystości, 50-lecie ślubu, urodziny, imieniny, gwiazdka Bożego Narodzenia i tak dalej. Między innymi było takie spotkanie, na którym właśnie był Klaudiusz, grał na gitarze, ale mój kuzyn, który to wszystko tam, właśnie jego syn przygotowywał ten cały materiał, wprowadził z mszy bitowej nagranie właśnie Klaudiusza. Mm-hmm. Jak słyszałem, jak on pięknie śpiewał, rzeki się podnoszą, Panie, Boże nad wiekami. Pięknie śpiewał. Był bardzo utalentowany, no tragicznie jego te losy się jakoś potoczyły. Tak, przebiegały i no, dzieckiem był, matka wcześniej zmarła, tam różne takie właśnie osobiste, bolesne sytuacje. Ale to jest jedyne nagranie, które pozostało. Natomiast pamiętam również, jak Klaudiusz przyjeżdżał z zespołem Czerwono-Czarni, bo on później z nimi grał i przyjechał do Opola. I on ze mną przygotowywał piosenkę Barwy Ziemi. Mhm. Dojeżdżał gdzieś i akompaniował mi, żebym ja mogła ją ośpiewać i przygotować. Także takich Napisz Proszę ze mną przygotowywał również. Dużo, dużo razem też graliśmy. No i tak. Bardziej pasja rządziła. Chęć ośpiewania. Tak, to piękne powiedzenie, tak, że jeżeli robimy coś z pasją, to się jest to jakąś pracą, ale jednak jest pasją, to nie jest naszą pracą, tylko to jest pasją. Muzyka dała mi bardzo dużo odkrycia siebie, nawet nieświadomie, ale takiego poczucia, dzisiaj mogę to nazwać, poczucia wolności, którą miałam i mam do dzisiaj. Gdy wchodzę w ten świat, wchodzę w siebie i to jest właściwie tylko ten obszar. Będziemy o tym rozmawiać zaraz po piosence pod tytułem Wodo, zimna wodo Katarzyny Gertner i Ernesta Bryla, bo czy pani uwierzy, że kończy się nasza pierwsza godzina audycji, prawda? Tak. Zostawiamy państwa z piosenką, później są wiadomości, a później znowu do państwa wracamy.
końcu będzie od kochania ginąć. Nowy targ w mieście, kościoły skamienia. Nowy targ w mieście, nielitość na ziemia. Minęła 20. Czas na wiadomości RDC. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rolnicy sparaliżują ulice Warszawy. Zapowiadają protest w stolicy już na początku lutego. W wiadomościach także sprawa zabójstwa biznesmena z Kobyłki. Został porwany dla okupu. Rodzinie nie udało się zebrać jednak całej kwoty. Radni Stołecznej Ochoty zdecydowanie przeciw zwężeniu Grójeckiej. Zorganizowali petycję w tej sprawie. Rolnicy wyjdą na ulice Warszawy. Michał Kołodziejczak z AgroUnii zapowiedział protest w stolicy. Główne postulaty rolników to obrona rynku krajowego, solidarność z producentami trzody chlewnej i drobiu, czy kontrola żywności przewożonej do Polski. Razem tworzymy realną siłę, mówi Kołodziejczak. Jesteśmy już największą organizacją rolniczą w Polsce, która skupia największą ilość aktywnych członków, rolników, przedsiębiorców, a także zwykłych konsumentów, którzy mają jeden i taki sam cel. Poza tym, że wszyscy chcą mieć zdrową, dobrą żywność, to my, rolnicy, chcemy móc ją produkować i dobrze sprzedawać. Lider AgroUnii zapowiedział protest w stolicy na 6 lutego. Są pierwsze fakty dotyczące tajemniczej śmierci 71-latka z podwarszawskiej Kobyłki. Prokuratura milczała w tej sprawie przez kilka tygodni. Mężczyzna miał być uprowadzony dla okupu 19 grudnia. Był związany z branżą deweloperską. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Cyryl Skiba. Śledczy zdawkowo informują, że zatrzymano kilka osób, a jedna przebywa w areszcie śledczym. Nie chcą mówić ani o zarzutach, ani o tym, jak podejrzani się do nich ustosunkowali. Prokuratura natomiast twierdzi, że porwany mężczyzna zmarł bezpośrednio po uprowadzeniu. Jest opinia biegłych w tej sprawie. Nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, czy został zamordowany. Nie był to jednak nieszczęśliwy wypadek. Z naszych ustaleń wynika, że jego ciało znaleziono przy nowym cmentarzu w Kobyłce, a porywacze chcieli 1 000 000 złotych okupu. Rodzina zapłaciła kilkaset tysięcy. Gdy dostali pieniądze, wtedy przepadli. Porywacze mieli pochodzić zza wschodniej granicy. Przy sprawie pracują funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Zaangażowane były też zagraniczne służby. Przeprowadzono liczne przeszukania domów w Kobyłce oraz przesłuchano mieszkańców. Jak zapewnia prokuratura, trwają intensywne czynności operacyjne i procesowe. Nie dla zwężenia ulicy Grójeckiej. Radni Ochoty wraz z byłym wiceburmistrzem dzielnicy Grzegorzem Wysockim zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie. Ma ona trafić do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił pomysł przebudowy Grójeckiej przed 2 miesiącami. Kosztem 1 z 3 pasów ruchu miałyby tam powstać ścieżki rowerowe i więcej zieleni. Jak mówi jedna z pomysłodawczyń projektu, Dorota Stegienka, nie jest to czas na takie inwestycje. Absolutnie chcielibyśmy więcej zieleni, ale musi to wszystko być w kolejności i z głową. Nie możemy pierw zwęzić, nie zabezpieczając mieszkańcom przyjezdnym miejsc kolejnych postojowych. Wnioskowaliśmy o to, żeby ta liczba miejsc nie uległa zmianie. Wystąpiliśmy do ZDM-u o rzetelne analizy. Mieszkańcy w pierwszej kolejności chcieliby wybudowania brakującej jezdni Alei Jerozolimskich w kierunku centrum, na odcinku od ulicy Niemcewicza do placu Zawiszy. Jak argumentują, dopiero to odciążyłoby ulicę Grójecką i pozwoliło na jej zwężenie. Osoby, które się z nimi zgadzają, mogą podpisać petycję na stronie petycjeonline.com.
Na koniec przenosimy się do Belgii. Od dzisiaj w Brukseli można podziwiać wystawę Pancerne Skrzydła. Upamiętnia ona żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. To oni 75 lat temu wyzwalali spod okupacji belgijskie miasta. O szczegółach Beata Płomecka. Ta wystawa ma przypomnieć zachodniej Europie, jaki był wkład polskiego żołnierza w to, że Europa zrzuciła jarzmo narodowo-socjalistycznej niemieckiej III Rzeszy. Tak mówił minister Jan Józef Kasprzyk. Bardzo zależy nam, aby tutaj właśnie w centrum politycznego świata, jakim jest Bruksela, wybrzmiało to, ile Europa zawdzięcza Polsce. Na uroczyste otwarcie wystawy przyleciało kilku maczkowców, którzy 75 lat temu wyzwalali Belgię spod okupacji. Całą drogę miałem bardzo ciężko. Walki były okropne. Ciężkie walki i entuzjastyczne powitania Belgów wspominał major Marian Słowiński, który w maju skończy 100 lat. Belgowie byli dla mnie bardzo, bardzo sympatyczni. Podobnymi wspomnieniami dzielił się kapitan Wacław Butowski. To są niezapomniane chwile. Ta euforia, która następowała. O dokonaniach żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka opowiada wystawa w Królewskim Muzeum Armii w Brukseli. Ekspozycja będzie czynna do 29 marca. Dobrej pogody życzy Laboratorium Kosmetyczne Flosslek. Producent zimowych kosmetyków ochronnych Winter Care. 0 stopni teraz w stolicy, taka sama temperatura w Ostrowie Mazowieckiej, w Ostrołęce 1 stopień poniżej zera. Barometry pokazują niespełna 983 hektopaskale. Jutro w regionie maksymalnie 1 stopień na plusie, w Ciechanowie może sypnąć śniegiem. Dobrej pogody życzy Laboratorium Kosmetyczne Flosslek. Producent zimowych kosmetyków ochronnych Winter Care. Pięć po 20 czas na sport w RDC. Na początek porażka radomskich koszykarzy w 17 kolejce Ekstraklasy. Zespół Hydrotrack Radom przegrał na wyjeździe z Arką Gdynia 73-100. Szkoleniowiec gości Robert Witka przyznał, że rywale wygrali w pełni zasłużenie. Fizycznością po prostu swoją w obronie nie pozwolili nam nawet na konstruowanie akcji. Mieliśmy ogromne problemy, żeby realizować nasze zagrywki. Jeden wielki chaos przez to powstawał w naszej grze. W tabeli prowadzi Stelmet Zielona Góra przed Arką i Polskim Cukrem Toruń. Hydrotrack Radom zajmuje 12 miejsce, Legia Warszawa jest 8. Czas na wybory. Dziś na antenie i na stronie internetowej Radia RDC ruszył nowy plebiscyt. Co miesiąc będziemy wybierać najlepszego sportowca Mazowsza. W styczniu w finałowej trójce znaleźli się kierowca Kuba Przygoński, tenisistka Iga Świątek i siatkarz Bartosz Kurek, o czym Łukasz Starowiejski. Przygoński z pilotem Tomem Kolsulem był blisko podium w najtrudniejszym rajdzie świata, Dakarze. Na przeszkodzie stanęły awarie samochodu, ale i tak polsko-belgijska para zajęła znakomite 4. miejsce. Świątek, 17-letnia tenisistka Legii, ma za sobą świetny debiut w seniorskim Wielkim Szlemie. W Australian Open przeszła kwalifikację oraz pierwszą rundę. W najnowszym rankingu awansowała na 140 miejsce. Kurek w styczniu został wybrany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie przeglądu sportowego. Jego przejście do ONIKO sprawiło, że warszawski zespół stał się jednym z głównych kandydatów do medali w siatkarskiej plus lidze. Kandydatów można głosować do 10 lutego na stronie internetowej Radia RDC. Laureat zostanie ogłoszony dzień później w poniedziałkowym magazynie sportowym. Autopromocja. Liberator to audycja o wolności. Liberator. Liberator znaczy wyzwoliciel. I w tej audycji wątek wolności pojawiać się będzie niezmiennie, ale wielowymiarowo. Liberator. Tematy pojawiające się w Liberatorze nie zawsze będą oczywiste, ale zawsze będą ważne. Od polityki przez ekonomię, kulturę, aż po sport i naukę. O tym wszystkim rozmawiamy poważnie, ale zarazem na luzie. Zapraszam w każdy wtorek o godzinie 9. Stanisław Wojtera, Instytut Libertatis. Autopromocja. Trzeba marzyć. Janusz Strobel, Nula Stankiewicz. Słońce moje senne.
spokojne. Dni za dniami biegną w coraz większą ciemność. Za daleko, żeby chmury zmienić w pewność. Za górami wstaje dzień, w moich oczach noc, co męcza pod palem rąk. Piosenką Słońca, moje słońca w wykonaniu Haliny Frąckowiak. To piosenka Mirosława Męczyńskiego i Krzysztofa Bukowskiego. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Trzeba Marzyć. Przekazuję pozdrowienia od pani fanów, od tych wszystkich, którzy nas słuchają w Polsce oraz na całym świecie. Niektórzy, jak na przykład pani Iwona Piechocka, świętują urodziny mamy, słuchając naszego radia. Pozdrawiam Krzysztof Wilkowski. Dla mamy. Krzysztof Wilkowski.
Milkowski również pozdrawia, słucha. Dla Krzysztofa. Ciepłe pozdrowienia. Tak, pozdrawia, oczywiście pozdrawiają nasze stałe słuchaczki z Kolonii i wiele, wiele innych osób. Musiałabym tutaj 2 godziny wymawiać imiona tych wszystkich, którzy potrzebowali pani na naszej antenie, którzy z przyjemnością słuchają naszej audycji. Zakończyliśmy pierwszą godzinę tym, że powiedziała pani tym, że zawsze miała pani w sobie takie poczucie wolności i no wiesz, rodzice pozwolili, rozumiesz, małoletniej, że się tak wyrażę, gwieździe pojechać sobie do Gdańska, nie bać się. Pozwolili nie bać się. Tak. Otworzyć się na to, co jest we mnie, dla mnie oczywiste, dla innych może nie, ale to była moja prawda, ja sobie szłam tą drogą i to była moja, jak mówię, wolność. Wolność. Przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy mój kolega Mirek Męczyński właśnie grał w Szwecji przez dość długi czas i któregoś razu przyjechał do Polski i przywiózł mi w prezencie 2 ogromne kartony płyt z świata zachodu. No tak, wtedy tutaj nieosiągalne. Nie było tych płyt. No to ty się dziwisz, że tak śpiewała. Słuchaj, gdyby wszyscy takie płyty dostali, to wie, jakby pół narodu by śpiewało pani, wiesz. No i dobrze, tak. Ja kładłam się wtedy na podłodze w moim domu na zaciszu i słuchałam wiele godzin. Często nad ranem kończyłam, słuchałam tej muzyki. Czasami coś sama sobie grałam i powstawały jakieś moje piosenki. A czasami było tak, że to wszystko się przedłużało i ja się jak gdyby zamykałam w tym moim domu. I nie tylko zasłaniałam żaluzje na noc, ale pozostawiałam je w ciągu dnia i potrafiłam tak trwać 2-3 dni. Ale to dlatego, żeby takie przekonanie w kolegach mieszkających obok wzmóc, że pani nie ma w domu. Ja się wołę z jednej strony, ja z drugiej, tak. To prawda, ale nie, ja nie myślałam w ten sposób, natomiast na pewno chciałam, żeby mnie nie było. Nie myślałam, że sąsiad mój ma nie wiedzieć, czy ja bardzo jest. Nam przykro było. Bardzo nam było przykro. Na ten widok rozumiem zasłonięty żaluzji. Tak, oczywiście. Tak, ale no, przepraszam. Nie. Ale no, jakoś było bardzo dobrze z tym. Jakoś żeśmy sobie dali radę. Nawet się domyślam, jak. Wątpię. No i tak, będąc sama z sobą, nabierałam naprawdę sił, energii z muzyki, z samotności, z takiej prawdy. Czasami nawet zastanawiam się, tu troszeczkę zmienię może tor myślenia, ale gdy myślę na przykład o osobach, z którymi się rozstajemy, odchodzą na zawsze, już nie możemy z nimi się spotkać tutaj, przynajmniej w tym naszym wymiarze ziemskim. I nasze serce płonie, płacze, wszystko boli, cierpimy, ale nie mamy odwagi naprawdę wypłakać. Jak daleko sięgnie nasza właśnie wolność, żeby sobie na to pozwolić? Sobie nie pozwalamy, bo się boimy. Boimy się cierpienia, boimy się bólu. Dzisiaj właśnie, nie wiem dlaczego, dzisiaj miałam taką właśnie refleksję wcześniej, że tak bym chciała właśnie zamknąć się, zaszyć się, a mogę, mam ten czas w tej chwili, oddać się totalnie obecności wspomnień oczywiście, no bo to są wspomnienia, ale tak przepłakać. A co by chciała pani przepłakać? Że nie ma mojej mamy, że nie ma mojego taty, że nie ma moich bliskich, przyjaciół, że tak bardzo wiele osób ubywa, że poznajemy wciąż nowych. Te więzi dzisiaj, one się aż tak bardzo silnie może nie zadzierzgają, jeśli to jest właściwe określenie. Chociaż ja mam przyjaźnie z późniejszych lat, czyli z czasów moich studiów. Mam 2 cudowne przyjaciółki, Ewę, Krysię. Ale to i tak wczesne lata przecież, prawda? Młodzieńcze.
Moje studia były w bardzo dorosłym, świadomym. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ja się nie zgadzam z tym. Oczywiście, że nie. Oczywiście się nie zgadzam, także nie. Oczywiście, że nie. Czysty egoizm, materializm i wszystko, co najgorsze. Że nie, są... Skąd się to powiedzenie wzięło, prawda? Dlatego je przytoczyłem. Ja słyszałam takie określenie w stosunku do artystów, na przykład, że nie ma tego... To jest nieprawda. Nie. To jest nieprawda. To jest jedna, jedyna niepowtarzalna osoba i jej się nie zastąpi nikim innym. Natomiast wszystkie następne... Ja zawsze zresztą uważałam, że życie jest przez odejmowanie, ale miłość jest przez dodawanie. I nie może być tak, że jej jakby ubywa. Jej może tylko przybywać. I jeśli ją potrafimy zatrzymać, pielęgnować, mieć nadal w sobie, to się ubogacamy. To jest nasz skarb, nasz zysk. Mm-hmm. Mówi pani o tym, że potrafi pani zawiązywać przyjaźnie również w swoim dorosłym, dojrzałym wieku. Ale jest pani osobą towarzyską i potrzebującą ludzi do tego, żeby funkcjonować, czy przeciwnie? Tak. Dominanta samotnika w pani. To znaczy nie jestem na pewno bywalcem. Mhm. Nie jestem osobą, która musi chodzić na przyjęcia, spotkania. Tu, tam się coś dzieje. Nie. Co nie znaczy... Nie, zresztą jest za dużo gwaru, za dużo szumu. Ja chciałabym usłyszeć, jak ktoś do mnie coś mówi ważnego i pobyć z nim tak naprawdę, prawda? Chociaż bywam często w bardzo szerokim gremium. Natomiast miewam takie chwile, że muszę koniecznie pójść właśnie posłuchać muzyki. Najpiękniej było mi, kiedy po prostu przechodziłam na przykład Marszałkowską, mówię, to idę do Filharmonii, ale jak ja wyglądam, się w ogóle nie nadaję do takiego miejsca. Wpadam do jakiegoś sklepu, żeby coś narzucić na siebie i mimo wszystko uszanować to miejsce. Mam taką potrzebę bywania w takich miejscach. To są miejsca, które mnie osobiście, wszystkich na pewno, ale ja to bardzo czuję, bardzo karmią i nie tylko ubogacają, rozwijają, ale dają mi jakby motywację i nadają sens wszystkiemu. Nie czujesz się niezręcznie, jak tak pójdziesz do tego sklepu, kupisz sobie coś ładnego, żeby wejść do tej filharmonii, uszanować to miejsce, ten mistycyzm, jak tam większość siedzi w podkoszulkach, w trampkach. Nie czujesz się wyobcowana wtedy? Nie, ja nie wkładam sukni z lamy. Nie. Ale mimo wszystko nie wytarty, wyciągnięty sweter. Zresztą dzisiaj mam sweterek. Jesteśmy ale dlatego, że jest bardzo zimno. Jesteśmy w radiu. Jest bardzo zimno, więc włożyłam sweterek. Tylko nas słychać, nie widać nas. Sonia Sulin to jest pseudonim, który wymyślił, który stworzył... Jerzy Kosiński. Jerzy z Gdańska. Kosiński. Tak. Menadżer. Tak. Pamiętam. Tak. Ojciec naszej przyjaciółki. Mojej koleżanki, z którą chodziłem do Kingi. Jednej klasy Kingi. Tak, Kingi mojej też przyjaciółki. Och, naprawdę? Tak. I bardzo dużo zawdzięczam. Pozdrawiamy cię, Kingo, serdecznie. Tak, bardzo dużo zawdzięczam panu Jurkowi, który, pamiętam, był tą właśnie jedyną osobą, która powiedziała mi, a Sonieczka byłam wtedy. Mhm. On wymyślił Sonia. Sonieczka, ty wiesz, wszystko jest świetnie, ale ty nie masz takiego wejścia na scenę. A to był czas jeszcze, kiedy ja byłam taka trochę skulona, może i tak się skradałam bardziej. I wychodziłam, owszem, wyprostowana, bo wiedziałam, że trzeba być wyprostowanym, ale szłam prosto w stronę kulis, a główkę miałam zwróconą do publiczności. Oh. Było to bardzo zabawne. Potem mi to jakby minęło i jakoś naturalnie. To pewnie po tym koncercie z zespołem Drumlersi to się wszystko zmieniło. Ale on to mówił, on mnie traktował jak drugą córkę. Tak jakoś był bardzo kochany. I bardzo wierzył też we mnie. Wierzył we mnie w to, co robię. Tak. Polubiła pani ten pseudonim? Jak byłam dziewczynką,
to myślałam sobie, tak, ja mam bez sensu imię Halinka. Co to jest? Linka? Jak skakanka? W ogóle dziecko wymyśla sobie bardzo różnie, prawda? Nie podobało mi się to. Ale rzadko, przepraszam. Ale dzisiaj bardzo lubię Halinkę. Rzadko spotykam kogoś, kto lubi swoje imię poza mną. Ja lubię swoje imię. Ja byłam dziewczynką. Dzisiaj bardzo lubię, nawet Halina mi się podoba, choć wolę Halinkę, Halusię, Hala. I wtedy myślałam tak, no dobrze, to jakie imię różne tam sobie wymyślałam. I Sonia mi się podobało, ponieważ moja mama miała na imię Zofia. I jak pan Jurek przysłał do mnie telegram, nazywasz się Sonia Sulin. Świetnie. Byłam tym bardzo zadowolona z tego powodu. Ale po roku, kiedy zaproponowano mi współpracę z zespołem ABC i Andrzej Mikołajczak zapytał mnie, Sońka, ale chcesz się nazywać Sonia czy Halinka? Nie, Halinka. Halinka. I, no, i tak. Bez żalu pani. No dobrze, więc ja proponuję teraz utwór pod tytułem, niech sprawdzę, Nasianie. Katarzyna Gertner, Ernest Bryl. Miłośne śpiewanie, słodkie omdlewanie. Nasianie, nasianie, zimny postradanie, żałośne wzdychanie. Praca z zespołem ABC Andrzeja Nebeskiego, hity Napisz Proszę, piosenka Czekam Tu, lata 70. i decyduje się pani na karierę solową. To był taki przemyślany ruch, czy wynik jakichś spontanicznych zdarzeń? Bardzo konkretny powód był, ponieważ był już drugi skład zespołu ABC z Marianem Zimińskim, świetnym też pianistą, kompozytorem, aranżerem. I jeździliśmy na koncerty, a ja już wtedy zrozumiałam, że no świetnie, śpiewam tak, bo tak zaczęłam jako ta dziewczynka. Zostawiłam szkołę, pojechałam do Gdańska, wróciłam do Poznania, tarpany, a szkoła tak sobie czekała. I zrozumiałam wtedy, że tak, po pierwsze muszę skończyć szkołę. Studia to potem zaczęłam jeszcze też. Ale no, maturę zrobić przede wszystkim. I pamiętam, że wyjeżdżałam na koncerty, ja z tymi książkami po nocach w autobusach uczyłam się. Nie,
nie było mi łatwo, ale jakoś tam zdawałam te egzaminy i wszystko się działo. I pewnego dnia dowiedziałam się o kolejnej trasie, czy jakichś tam koncertach, gdzie ja nie mogłam pojechać, bo ja miałam egzaminy po prostu. I pamiętam, że powiedziałam o tym i to był właśnie Marian, tak jakoś zareagował ostro bardzo. Powiedziałam, że ja nie mogę jechać na koncerty, bo ja muszę zdać po prostu te egzaminy. Ja mówię, ale przecież możecie pojechać sami, nie wiem, jak ja sobie... No tam jeszcze Jurek Kozłowski śpiewał ktoś. I ja sobie nie zastanawiałam się nad tym, kto powinien być, jeśli są te koncerty, jakie są nazwiska. Nie w tych kategoriach myślałam. Marian się obruszył, no... Odepchnął mnie, krótko mówiąc, myślami, że to nie moja sprawa, co oni będą robić w tej chwili. I ja pomyślałam sobie, no to trudno. No to ja nie mogę już pracować, bo ja to po prostu muszę zrobić. Mhm. I tak rozstałam się z zespołem ABC wtedy. To widzisz, okazuje się, że warto się uczyć. Dobry pomysł. Tak. No, no, ale bardzo oczywiście wspominam bardzo serdecznie i bardzo miłe współpracę z zespołem ABC i ten pierwszy skład i świetnego Zbyszka Karwackiego, saksofonistę, no Andrzej Nebeski, Andrzej Mikołajczak, bardzo utalentowany i piękne piosenki pisał i chyba do dzisiaj pisze, bo niedawno jego kolędę zaśpiewałam. Bardzo, bardzo piękną, którą napisał Andrzej. I mam ogromny oczywiście sentyment, no ale wszystko ma swój czas. Mm-hmm. Potem się mieniło. Odeszła pani, że rozstała się pani z grupą ABC, ale też w roku 72 wystąpiła pani na szeregu festiwali, na przykład Festiwal Piosenki w Karwinie, Czechosłowacja. Festiwal Bałtycki w Rostoku, w NRD. Podobnie jak Festiwal Szlagierów w Dreźnie, Puchar Narodów w Belgradzie, Międzynarodowy Konkurs Młodych Talentów w Ostendzie. No i oczywiście Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Doliny, doliny. Zastanawiam się, czy nigdy nie myślała pani o tym, żeby wyjechać gdzieś i nie wrócić? Jak sobie wyobrażam i znam z opowieści tylko na szczęście Polskę z tamtych lat, to zastanawiam się, na ile miłość do ojczyzny, czy do domu, do rodziców, do bliskich powodowała, że chciała pani tutaj być i nie zachłysnęła się tym, co... Znaczy może nie tutaj... W NRD? Przy... Może być przesady. Nie, jeździłam bardzo, bardzo często. Przynajmniej raz w miesiącu miałam telewizję w NRD. Mhm. Nagrywałam piosenki również po niemiecku. Tam pracowałam z zespołami także niemieckimi. Także koncertów miałam bardzo dużo. Miałam też propozycje i właściwie już pierwsze nagrania dla RCA Italiana we Włoszech, ponieważ początkowo wyjechałam na wymianę taką kulturalną między Włochami a nami. Był zespół 2 plus 1 i mieliśmy, piosenki miały być folklorystyczne. No ale ja folkloru tak specjalnie nie śpiewałam. Nie specjalnie. W związku z tym zaśpiewałam Słońca, moje słońca. I był to folklor bieszczacki. Tak przyjęliśmy po prostu. A potem tam na miejscu zaśpiewałam Karolinkę. I po polsku, i po włosku. I miałam pozostać i nagrywać całą płytę. Mówiono mi, że wystąpię w San Remo. Że wszystko było, jak gdyby świat stał otworem. Ja wtedy, no po pierwsze to chyba byłam pół roku po ślubie, czy jakoś tak, no w każdym razie byłam młodą żoną. Po drugie, w ogóle nie czułam się, że to jest moje miejsce w życiu. Pamiętam też taką sytuację, gdy zaproszono mnie, żebym przyjechała na jakieś wielkie spotkanie, gdzie byli wybitni artyści. Była Gina Lollobrigida, byli artyści naprawdę ze świata. Gina, którą uwielbiałam, jako dziewczynka wklejałam jej zdjęcia do zeszytu.
I wzięłam taksówkę, podjechałam. Stanęłam w drzwiach, zobaczyłam ten hol. Co ja tu robię w ogóle? Wsiadłam w taksówkę i wróciłam z powrotem. Naprawdę? W ogóle nie weszłam tam. Później jeszcze tam była akurat taka sytuacja, że rozbił się samolot nad Szczecinem. Nie wiem dlaczego, to spowodowało, że ja chcę natychmiast wrócić, już nawet nie czekać, aż będzie właściwy moment, tylko już, bo może powinnam się raczej bać wsiąść do samolotu. Prawdopodobieństwo, że jeden po drugim się rozbije, stosunkowo małe. No wiesz, ale lęk pod wpływem. No, krótko mówiąc, ja wiedziałam, że na pewno nie. Na pewno nie. I wróciłam. Miałam później jeszcze raz taką propozycję w Stanach. Miałam zostać. I też ktoś tam chciał bardzo. Mówi, dlaczego ty śpiewasz w tym klubie? Ja mówię, bo ja jestem Polką i śpiewam dla Polaków. A ten człowiek był Amerykaninem. Mówi, ale ty śpiewasz tak, że mogłabyś spokojnie być w rzędzie tutaj u nas śpiewających. Ale to wszystko nie, ja jestem stąd. I myślę, że rzeczywiście z tęsknoty bym chyba nie wytrzymała gdziekolwiek. Rozumiem to. Nie ta bajka. Trzeba odróżnić turystykę od emigracji. Tak. Wiele miejsc, a propos turystyki, to coś szybciutko opowiem, bo coś, co no, nie chodziło o turystykę, ale jednak. Byłam w Lozannie, bo śpiewałam w Sylwestra. I już wracałam do Zurichu, miałam wrócić do Polski. I po drodze kierowca, który mnie wiózł, Polak tam mieszkający, powiedział mi, że a tutaj pod Zurichem jest taki mały cmentarz, na którym spoczywa Richard Burton. Liz Taylor, Richard Burton, no nie, to ja chcę tam podjechać. On tak spojrzał na zegarek i mówi, dobrze, to zdążymy. Podjechaliśmy. Nie można było zupełnie tam podjechać. Trzeba było przejść przez pole, które było, nie było dużo śniegu, ale było bardzo to wszystko rozmokłe, brudne, błota pełno. I ja w tych moich kozaczkach takich przez to błoto przechodziłam przez pola, doszłam na ten cmentarz, mam zdjęcie, zapaliłam oczywiście światełko na grobie Richarda Burtona, maleńki cmentarzyk. No to było dla mnie piękne przeżycie. Wróciłam tylko później na lotnisku, musiałam najpierw wejść do toalety i umyć buty. No w każdym razie różne koleje życia, losu powodują, że ludzie emigrują czy wyjeżdżają. Czy to jest dobre, czy złe, nie wiem. Takie jest życie, ale jedno, co mogę powiedzieć, żeby wracali, bo to fajnie jest. A w Warszawie oczywiście, przez tak. Zasiedzenie czy można wyjechać, tak, przytulić mi się koala na chwilę. Oczywiście. A w Warszawie przez zasiedzenie, czy to było takie miasto, w którym zawsze chciała pani mieszkać, albo od jakiegoś czasu chciała pani mieszkać? Właśnie, co było przyczyną, że Warszawa? Mieszkałam w kilku miastach w Polsce, ale tak naprawdę jestem poznanianką. Tak? Oczywiście z urodzenia. I nie? Z urodzenia, tak. Nie, właśnie tylko pamiętam taką sytuację, anegdotkę, że pewna spikerka zapowiadała, tu telewizja Poznań, nie? Nie? No tak, nie? Mieszkałam także przez rok na Śląsku, w Panewnikach. O, to jeszcze jeden moment ważny w moim życiu, w którym również był przełom w moim pokonaniu nieśmiałości. Ponieważ byłam dzieckiem z Poznania i mimo, że myśmy mówili nie, to jednak nie mówiliśmy no po śląsku, nie? Nie gadaliśmy. I pani od języka polskiego ciągle tym dzieciom powtarzała w piątej klasie, posłuchajcie, jak Halinka ładnie mówi. Musicie mówić tak po polsku, takim ładnym językiem. Nie? I ja byłam bardzo dobrą uczennicą tam, ponieważ tak świetnie mówiłam po polsku. Matematyk był geniusz. Matematyk tak mnie poprowadził i nas wszystkich, że ja byłam piątkową uczennicą z matematyki. Nie podejrzewałabym siebie wtedy, na pewno nie o to. I to był ten przełom właśnie, że ja miałam takie poczucie, prawda, że
No to nie jest najgorzej. Ładnie mówię po polsku, mam piątkę z matematyki. A ta ekonomia przydała ci się w życiu? Tak, ekonomia mi się przydała, ponieważ pamiętam arytmetykę, w której mieliśmy słupki, ileś cyfr i trzeba było grupować odpowiednio te cyfry, żeby je szybciej zliczyć. I to pozostało mi do dzisiaj, że jak patrzę na te, to już wiem, które łączyć, jak i już wiem, jak, ile jest. Grasz w karty? Grasz w karty? Grałam w bridge'a. Tak. Tak, ale i dobrze grałam podobno. No chyba tak, wygrywałam. Zdarzało się na pewno. Wiem kiedyś usiąść, ale, może się zdarzy. Ale nie grałam całe lata. Ale tego się chyba nie zapomina, prawda? No. Trochę? No. Ale myślę, że... Trzeba ćwiczyć brydża. No ale pani Halina ćwiczy te słupki cały słupki czas. Nie, ćwiczę, ale gdy się pojawią, to wiem, co z nimi zrobić. Także tak, brydż. Jeszcze mam jedno dla siebie plan. Chcę grać w szachy. Naprawdę? Tak. Znasz Bogusia Hołownię, naszego wybitnego pianistę? Tak. To on jest wybitnym szachistą. No on jest wybitnym, a ja chcę się nauczyć. No tak, no nie każdy wybitny umie uczyć, jak to mówią. Prawdziwy ornitolog nie musi dobry, nie musi umieć latać. Prawda to. Niech nam zabrzmi, gdzie siódme niebo. To jest piosenka, której kompozytorem jest Jan Wojtak, a autorów słów widzę dwóch, Agata Kresowy i Maciej Kowalewski. No tak się chyba złożyło rzeczywiście, że oni się jakoś wspierali. Był takim... Pamiętam, że moja mama za wcześnie przyniosła mi książkę Królewicz i Żebrak. I ja ją bardzo chciałam pokonać i miałam ogromny z tym problem. Nic z tego nie rozumiałam. Chociaż to była książeczka właściwie no, dla dzieci, ale może takich nastolatków już, nie? Takich dwunastolatków, ja wiem. Ja to dostałam jak nie miałam... pięcioletniej. No nie, pięcioletniej jeszcze nie czytałam. Ale jakoś tak. Nie pamiętam, żebym specjalnie dużo czytała. Książę i Żebrak, tak? Książę i Żebrak, tak. Pamiętam taką książkę. Tak. Książę i Żebrak. No tak, Marka oczywiście. Twaina. No tak. To znaczy, ja powiedziałam Królewicz i Żebrak. Tak. Tak. U nas w Poznaniu był Królewicz i Żebrak. Oczywiście. No tak. Tak, ale z takich książek, która na pewno nie jest dla dzieci, a jednak dla dzieci, ja usiłowałam wepchnąć ją bardzo wcześnie, tak jak moja mamusia tamtą mnie, to ja mojemu Filipowi, mały książę. Choć ja zetknęłam się z nią już jak byłam no, dużą dziewczynką. Ta książka, to jest książka, nie chcę być infantylna, to jest książka mojego życia. Naprawdę? Wracam do niej wciąż. Zawsze, kiedy jest mi smutno i na przykład widzę, że ta rzeczywistość niekoniecznie jakoś mi odpowiada, coś się wydarzyło nie tak, to ja chcę poczytać tam, gdzie to ma wszystko sens. Tak. To też taka sytuacja mi się przytrafiła kiedyś w życiu, bo odnajduję pewne analogie. Oglądałem jakiś, chyba nie najwyższych lotów, amerykański film. Ale nie dlatego, że amerykański. Po prostu zdarzają się im również nie najlepsze filmy, gdzie główny bohater traci wszystko. Żonę, dzieci, mieszkanie, pracę. Wraca prawie do pustego domu. I utkwiło mi to w pamięci. Bierze taką analogową płytę i mówi tak: Frank, ratuj. I włączył sobie tę płytę. Franka Sinatra. I to mnie... niezwykle jakoś tak zainspirowało czymś takim, że muzyka w życiu człowieka może odgrywać nieprawdopodobną rolę. Tak, tak. Ja miałam taki, a propos, no o muzyce można dużo, albo w ogóle nic lepiej nie mówić, tylko słuchać. Ale moim takim idolem, choć nie jestem muzykiem instrumentalistą, był Andreas Wollenweider. Jak tylko mogłam, to tutaj na wszystkich koncertach jego byłam. Pojechałam do Poznania też na jego koncert pod ogromnym wrażeniem i to jeszcze z marzeniem się wiąże. Marzyłam o tym, żeby kiedyś nastąpiła taka sytuacja, żebym mogła z jego akompaniamentem zaśpiewać coś. No niestety to marzenie się nie spełniło. Może za mało marzyłam.
ale rzeczywiście... Marzenia podobno nie są po to, żeby się spełniały. Żeby się spełniały, tylko żeby były trwałe. No tak. Mhm. Idę dalej, to pani motto, przynajmniej tak powiedziała pani z jednym wywiadów. Dlaczego? No, sam tytuł już mówi, prawda, idę dalej. Ale to znaczy, jakoś to życie moje chyba jest tak troszkę poprzedzielane, że mam wciąż jakiś początek, ciągle coś zaczynam, ale zaczynam, idę dalej. Potem wydaje mi się, że, no, że jakiś kawałek drogi zrobiłam, ale jestem znowu na jakimś początku. No to początek, idę dalej. Miałam wypadek samochodowy, idę dalej. To było jedno z takich moich, może bardziej bolesnych odczuć tego, że idę dalej. Ponieważ pamiętam, ten wypadek miał miejsce 4 marca, a 10 kwietnia w moje urodziny robiliśmy przedtem, Krzysio Bukowski reżyserował mój recital. Idę dalej, notabene się nazywał. I już były zdjęcia zrobione, piosenki w Teatrze Powszechnym realizowaliśmy. No i był wypadek, coś tam brakowało, jeszcze nie zostało dokończone. Krzysio sam to wszystko zmontował, przyjechał do mnie do szpitala, kiedy jeszcze byłam, był taka przytomna, nagrał jakieś tam moje wrażenia, myślenie, coś. I leżąc w szpitalu od 4 do 10, no to był miesiąc. Nogi miałam jak na stół z powyłamywanymi nogami. Dwie zawieszone, buzia zmasakrowana, no po prostu bardzo poważnie poturbowana. I zobaczyłam w jednym utworze Wariatka tańczy, taką scenę przed Pałacem Kultury, ja gram w klasy. I tak przeskakuję, grając w klasy, po schodach, po stopniach. I jeszcze Krzysio zrobił to na takich zwolnionych klatkach. I ja tak wyskakuję w niebo wysoko i spadam. I taka moja myśl, już nigdy tak nie pobiegnę. I to był ten pierwszy moment, to idę dalej, że zrobiło mi się tak troszkę gorzko, że już tak nie. No, tak nie, ale w ogóle generalnie dzięki Bogu, no. Można iść dalej. Jest dobrze, mogę iść dalej, tak. Ale ogląda się pani za siebie? Jest pani taką osobą, która w przeszłość? Czy raczej koncentruje się pani na przyszłości? Staram się dalej przywoływać siebie jakby do porządku. I myślę, zaraz, Halusia, spokojnie. Mhm. Pomyśl, co masz tutaj, teraz, co masz, co, gdzie, jak myślisz, co czujesz, co masz zrobić. To nieprawda, że nie wracam, bo to nie jest możliwe, nie powracać. Wiem, że to, co było, tego już nie ma i nie będzie i to wszystko... Tak. Ale z naszym bagażem. Ale bagażem. To jest cała historia i się bardzo cieszę, że ona jest... że tak długo żyję już, że tyle się nazbierało i tyle jest wspomnień, tyle jest ludzi przede wszystkim, których spotkałam, których niosę razem z sobą. Chwil. Oczywiście już nigdy nie będzie tak, jak było. Nie wiem, co będzie. Chciałabym, żeby... No, znaczy... Dążę do tego, nie tylko chciałabym, dążę do tego, żeby jednak jakoś tam jeszcze realizować swoje zamysły czy pragnienia, nazwę to pragnieniami, nie tyle marzeniami. To się odnosi też znowu do muzyki, że jestem w trakcie przygotowywania całego materiału na nową płytę, czyli to nie jest tak, że już w ogóle nic, mogę odcinać sobie tam te kupony, które są. Chociaż był taki moment, że dotarł do mnie jakiś recital, gdzieś dano mi na pendrive'ie. Włożyłam, posłuchałam, zobaczyłam się, po co właściwie ja mam jeszcze śpiewać? Takie świetne te utwory tam były. To nieprawda, bo człowiek póki żyje, chce cały czas no, energicznie jeszcze trwać w tym wszystkim i być mocny energicznie. To nie było ważne, to
Raz by znakomity pianista nagrał Chopina i no właśnie. Po co inni mają grać, no skoro to jest zagrane świetnie. Tak. Nie na tym to polega. Poza tym zakładam, że się rozwijamy, że się pogłębiamy, że nawet jeśli jesteśmy jakby to my, ci sami, ale jednak nie tacy sami. Nie o tym mówimy. Że pewne doświadczenia no jednak uczą nas spojrzenia na pewne sprawy. Oddawania wiele rzeczy przestaje być tak ważnych, inne są ważniejsze. To teraz idę dalej. Halina Frąckowiak, Janusz Kondratowicz. I tym kończymy drugą godzinę naszej audycji. Nieprawdopodobne. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już ci. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni, lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym, krzykiem ciszy kołyszącym. We'll be right back.
Minęła 21. Czas na wiadomości RDC. Mieszko Drescher. Zapraszam. Zaczniemy od makabrycznej zbrodni w Brwinowie. Kobieta, która udusiła własne dziecko po porodzie, usłyszała wyrok sądu. Decyzja o tym, jak mają wyglądać, zapadła kilka lat temu. Jednak w najbliższym czasie zadaszenia nad zejściami do ursynowskiego metra nie będzie. W wiadomościach sportowych dobra passa Magdaleny Linet w tenisowych zmaganiach WTA. Polka coraz bliżej finału. 10 lat więzienia dla 28-letniej Izabeli J. spod warszawskiego Brwinowa. Stołeczny Sąd Okręgowy uznał, że kobieta udusiła nowonarodzoną córkę i porzuciła zwłoki pod kontenerem z używaną odzieżą. Z wyrokiem zapoznał się Cyryl Skiba. Sąd wyrok argumentował tym, że do tragedii doszło w bardzo trudnym środowisku rodzinnym, pełnym patologicznych relacji. Istotny był fakt, że kobieta nie była wcześniej karana. Groziło jej dożywocie, ale prokurator chciał dla Izabeli J. 12 lat więzienia. Do zabójstwa się nie przyznała. Z jej relacji wynikało, że dziecko zmarło od razu po porodzie. Jednak zdaniem biegłych dziewczynka przyszła na świat zdrowa i została uduszona. Kobieta zeznała, że zwłoki włożyła do worka z ubraniami, które niczego nieświadoma matka skazanej wyniosła pod kosz PCK. Izabela J. ukrywała ciążę. Nawet mąż o niej nie wiedział. Nadużywał alkoholu i był wobec kobiety agresywny. Są w trakcie rozwodu, mają już troje dzieci. Dwójka jest w placówkach wychowawczych, a trzecie oddano do adopcji. Zbrodnia wyszła na jaw po tym, jak siostra kobiety poinformowała policję, że Izabela J. mogła poronić i w związku z tym potrzebuje pomocy. Teraz przenosimy się na Wiejską w Warszawie. W Sejmie zakończyła się druga część przesłuchania byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Już wiadomo, że potrzebna będzie kolejna. Członkowie Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u wezwą go prawdopodobnie w marcu lub kwietniu. Michał Fedusio. Druga tura przesłuchania Jacka Rostowskiego trwała z przerwami 7 godzin. Posłowie pytali go zarówno o szczegóły tworzenia przepisów podatkowych, jak i konfrontowali go z zeznaniami poprzednich świadków. Już wiadomo, że nie było to ostatnie spotkanie byłego ministra z komisją, co zapowiedział szef tego gremium Marcin Horała z PiS-u. Jeszcze szereg pytań pozostało, przynajmniej ja nadal mam. Jestem gdzieś tak w 2/3 tego materiału. Kilka pytań zawsze też powstaje w wyniku zeznań innych świadków. Będziemy ustalać nowy termin. Opuszczając salę przesłuchań, były minister przyznał, że pytania, które otrzymywał, były szczegółowe, a czasem wymagały dodatkowego namysłu. Próbuję odświeżyć pamięć, ale też to jest tak, że to są na tyle skomplikowane techniczne rzeczy. Myślę, że członkowie komisji też bardzo często się gubili. Kolejnych dwóch świadków zespół śledczy przesłucha jutro. Mieszkańcy Ursynowa domagają się zadaszenia wejść do metra. 6 stacji od Wilanowskiej do Kabat to najstarszy odcinek pierwszej linii metra. Powstał jeszcze w 1995 roku. Zimą i podczas ulewnego deszczu wejście do metra jest niebezpieczne, mówią pasażerowie. Jak taka pogoda, to by się przydało, oczywiście. Troszkę to było to takie śliskie. No przydałoby się, bo jest ślisko, także wtedy na pewno to by w jakiś sposób zabezpieczyło. To bardzo prosimy o zadaszenie. Przydałoby się, bo wtedy śnieg nie pada na głowę. Zarząd Transportu Miejskiego przyznaje, że zna problem. Projekty zadaszeń wybrano już 3 lata temu. Na ich wybudowanie trzeba jednak jeszcze poczekać, mówi Michał Grobelny z ZTM-u. Faktycznie już jakiś czas temu zostały wybrane koncepcje budowy takich zadaszeń. Niestety sprawa wygląda tak, że w budżecie na ten rok nie ma przewidzianej takiej pozycji. ZTM zamontuje za to na schodach specjalne żółte listwy antypoślizgowe. Mają się pojawić na stacjach wiosną. I na koniec sprawdzamy, czy podczas ferii dzieci się nie nudzą. Dziś oficjalny początek zimowego odpoczynku od szkoły na Mazowszu. Nasz reporter wybrał się na jedno z warszawskich lodowisk. Fajnie spędzam ferię. Byłem właśnie w parku iluzji i będę szedł też na górkę Szczęśliwicką i na Łyżwy. Nie nudzę się. Jesteśmy stąd. Są wyjazdy, ale do Warszawy. Super. Żeby coś zmienić. W tym tygodniu będę z babcią chodziła na lodowisko, a w drugim idę na zimę w mieście. Uczniowie wrócą do szkół 11 lutego. Dobrej pogody życzy Laboratorium Kosmetyczne Flosslek, producent zimowych kosmetyków ochronnych Winter Care. 0 stopni teraz w Warszawie, taka sama temperatura w Radomiu, 1 stopień w Płocku. Na barometrach bez zmian pokazują 983 hektopaskale. Jutro w regionie pochmurno, miejscami sypnie śniegiem. Od -2 do 1 stopnia powyżej zera. Dobrej pogody życzy Laboratorium Kosmetyczne Flosslek, producent zimowych kosmetyków ochronnych Winter Care.
5 po 21, czas na sport w RDC. Magda Linet awansowała do 1/8 tenisowego finału turnieju cyklu WTA w Huai Hin w Tajlandii. Polka w pierwszej rundzie pokonała Australijkę Priscilla Hohn 6-1, 2-6 i 6-2. Następną rywalką Linet będzie reprezentantka Tajwanu lub Rumunka Monika Niculescu. Sześcioro reprezentantów Polski wystartuje w Mistrzostwach Świata w narciarstwie dowolnym i snowboardzie w amerykańskim Park City. Zmagania zaczynają się w najbliższy piątek. W snowboardzie alpejskim wystąpią Aleksandra Król, Weronika Biela, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk. W konkurencji snowboard cross rywalizować będzie Zuzanna Smykała, a w ski crossie Karolina Riemen-Żerebecka. Mistrzostwa potrwają do 10 lutego. Autopromocja. Bez limitu, czyli muzyczna podróż przez różne dekady popu i rocka. Bez ograniczeń. Zapraszam we wtorki od 17. Bogdan Fabiański. Autopromocja. Trzeba marzyć. Janusz Strobel, Nula Stankiewicz. Świeć gwiazdą, samotna klasy z ich chłop.
zabrzmiały serca gwiazd. I rozpoczynamy tą piosenką trzecią godzinę audycji Trzeba Marzyć. Naszym gościem jest pani Halina Frąckowiak. Muzykę napisał Jarosław Kukulski. Janusz, wiesz, kto słowa? Kofta? Brawo! Brawo, nie dał się. Nie dam się. Cię zaskoczyć. Właśnie tak słuchałem tej piosenki i powiedz mi, czy ten taki zdecydowany, ostry time, beat. Rytm, beat, to cały czas, całe życie za tobą chodzi, że ta piosenka, nazwijmy to bliższa muzyce rockowej i big beatowej niż jazzowej na pewno. Czy to cię tak do dnia dzisiejszego... Zdecydowanie transformuje. Znaczy... Może dlatego, przepraszam, nasze drogi się muzyczne, artystycznie nie spotkały nigdy. Żałuję bardzo, ale rzeczywiście nie miałam nigdy przyjemności ani okazji, nawet w sesyjnej pracy, pracować nigdy, z tobą. Nigdy nie wiadomo, co jeszcze może w życiu nastąpić. Że tak. Natomiast rzeczywiście w tej chwili śpiewam bardzo często z kwartetem smyczkowym i z fortepianem. Owszem, też z grupami takimi dynamicznymi. Ale lubię z kwartetem. Śpiewam na przykład... wróciłam do Mr. Wonderful, czyli jakby pierwszej piosenki, którą zaśpiewałam na scenie. Lubię ten styl, który poznawałam słuchając Radia Luksemburga, więc lubię i Summertime, lubię As Time Goes By, lubię takie różne utwory, które wplatam również w mój program. Bardzo często ludzie, kiedy pytam, czy jest jakaś piosenka, którą chcieliby usłyszeć, to słyszę Papierowy Księżyc, Mały Elf, no właśnie Serca Gwiazd, piosenki z lat 80., bo to jest najczęściej ta publiczność. Napisz proszę także, ale to już muszą... Nie tylko moi rówieśnicy, bo chciałam powiedzieć moi rówieśnicy, nie. Bo były także i przecież wykonania późniejsze, kiedy śpiewałam w Opolu z Łukaszem Zagrobelnym, z Arturem Chamskim w Sopocie. A więc ona też została, też i młodzi grają te piosenki. Ale lubię utwory, w których mogę więcej, ja wiem... Więcej może wokalnie jeszcze się zaprezentować. Śpiewam mojej Arety Franklin, ukochanej artystki, tam Like a Natural Woman. No, mam takie różne pomysły pomiędzy piosenkami. Mały elf mógłby zabrzmieć. Tak, to też jest jedna z tych piosenek. Na życzenie? Znam te wszystkie piosenki, o których tutaj wspomniałaś. Znam. Wszystkie słyszałam, wszystkie pamiętam. To świadczy o tym, chociaż nie jestem w tym kluczu jakby, prawda? Nie tą muzyką się zajmowałem całe życie, ale te wszystkie piosenki znam. To znaczy, że one muszą mieć siłę. A ja mogę powiedzieć, że ja jestem w twoim kluczu. Dlatego, że ja tak bardzo lubię muzykę właśnie, gdzie jest gitara i piękne dźwięki gitary. I mało, chociaż kiedyś miałam takie koncerty z wierszami Wierzyńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, które zostały przeniesione z instrumentacji Józka Skrzeka, czyli tej elektroniki, na gitarę. Właśnie Ziemlański akurat Romek przygotował. I mój głos bardzo dobrze brzmi z gitarą. Tylko, że w różnej stylistyce w życiu śpiewałam. Michalski Dariusz kiedyś napisał coś takiego, czyżby... Nie, hej Halino i co dalej? Czyżby dwie Haliny? O coś tam chodziło, że taka jestem różna. Myślę, że współmianownik to jest rodzaj wrażliwości takiego, prawda? Tak, różnych stylistyk, No, że ten elf budzi mnie niewinnie w środku nocy, mały elf. Ta piosenka, której po prostu słuchała moja mama miliony razy. Mówił, że na kilka chwil wkrótce minął miesiąc i kochany mały elf w serce zapadł mi jak nikt. Cichy jak żak ruszył w bank.
gdzieś tam wodą. Zmysłów wojażer pieścił mnie aż do szczytu marzeń. Budził mnie niewinnie w środku nocy mały elf. Pytał, czy to sen, czy my. Lubił się zaklinać, że na zawsze mały elf. Zawsze się rozwiało w dym. Wszystko, co chciał, tu u mnie miał. I winegret, i plac Pigalle, i varieté. Chłodne trzy czwarte. Delarte. Do przebojów, to znaczy jak ktoś pisał pani piosenkę, którą pani dostawała, wiedziała pani, że to pachnie sukcesem? Czy to była, czy to bywały niespodzianki? Mam na myśli oczywiście wiele z pani piosenek, bo w pani repertuarze jest tak wiele przebojów. Czy niespodzianką było to, że się stawały przebojami? Tak. Czy ja wiedziałam, tak, że będą? Nie myślałam w taki sposób, że wybieram piosenki, bo mają być przebojami. Absolutnie nie. Natomiast miałam szczęście, jak już powiedziałam, i do ludzi, i do autorów, i do artystów, z którymi pracowałam. Oni mnie chyba też znali. Janusz Kondratowicz na przykład doskonale mnie znał. Znał prawie, że mój życiorys i pisał często piosenki dla mnie na temat, na który wiedział, że może napisać, bo on mnie dotyka. Był jeden przypadek, gdy dostałam piosenkę i miałam ją zaśpiewać. Ja mówię, no nie, kompletnie nie w moim stylu. W ogóle absolutnie nie. I wtedy usłyszałam Haszka, ale to będzie wielki przebój. Ja mówię, no i co? No ale jak ja to zaśpiewam, jak ja w ogóle nie wiem? No dobra, no to sobie żal. Pójdę do studia i zaśpiewam tak, jak śpiewała moja mamusia. I tak było w przypadku piosenki Bądź gotowy do drogi. I te wszystkie co robiłam? To właśnie tak, jakby się śmiała moja mama. No ale to był jedyny chyba przykład taki właśnie utworu, że tak. To nasz czujny realizator właśnie odnalazł tę piosenkę. Niech ona nam zabrzmi. Bądź gotowy. Dzisiaj ją śpiewam i bardzo, bardzo z wielką przyjemnością to robię. Będziemy tu sobie nucić w studio. Dnia. Bądź gotowy, zaprowadzę cię.
plażę, która nie ma końca. Jest coś, co pani zawsze zabiera ze sobą w drogę? No na pewno szczoteczkę do zębów. Wszystkie kobiece szminki. No tak, ale jakieś talizmany albo jakieś coś takiego, co, czego potrzebuje pani, czemu przypisuje pani jakąś magiczną, to może takie słowo. Magiczną na pewno nie, ale zawsze mam różaniec. Na palcu albo to, no, w torebce. On ma magiczną moc. Znaczy nie ma to nic wspólnego z magią, tylko z głęboką wiarą, ale moc ma ogromną. Był taki, ale to jest to, co zapieram zawsze. Był taki dyrygent wybitny polski, Artur Rudziński się nazywał. To on miał dwie walizki żabek. Żabek? Żabek. I jeżeli zabrakło jakiejś żabki w garderobie... Ale jakich żabek? On nie grał. No żabek takie... Różne żabki, większe, mniejsze. Żywe żabki. Nie, nie żywe, takie, no jak to się figurki. Mówi, figurki. Figurki żabek. Tak. Jak jakieś brakowało z tych tam 200 czy 300 czy 1000, to on potrafił nie zagrać koncertu. To taka żabka, dopóki... która się przemieniała w królewnę. Tak. Są tacy przesądni ludzie. Uwielbiam takich wariatów. A papierowy księżyc, jak to się... Jaka jest historia tej piosenki? No, zaśpiewałam ją w Opolu. Tak, to wiemy. Ale... Jarek Kukulski napisał muzykę, Janusz Kondratowicz słowa. Mm-hmm. To ona ma swoją historię, mm-hmm. ale myślę, że ta historia... chyba nie będę chciała o tym mówić, przepraszam. Ale już bardzo proszę, ma pani do tego absolutnie prawo.
A czy to jest tak, że piosenki... Na pewno fajna jakaś historia. No, i teraz Janusza no, będzie tutaj... Co, tak będę drążył. Nie drążmy. Czy zdarzało się pani pójść do autora tekstów, do kompozytora i poprosić o piosenkę, czy te piosenki po prostu do pani trafiały już jako gotowe? Teraz na przykład, pewnie tak było oczywiście, bo przecież są autorzy, z którymi współpracowałam i prosiłam ich o pisanie tych, których ceniłam, lubiłam, chciałam z nimi pracować. Ale na nową płytę, którą przygotowuję, jeden z utworów, który już nagrałam, ale czeka, aż będzie wszystko nagrane i dopiero... To jest muzyka Zbyszka Wodeckiego, którą napisał kiedyś dla mnie. I ona leżała. Nie wiem, dlaczego tak długo leżała i czekałam na tekst. Myślałam, czy to ze Zbyszkiem może w duecie zaśpiewać, czy jednak tylko ja to zaśpiewam. No i stało się to, co się stało. Zbyszka nie ma. I zwróciłam się do Jacka Cygana, żeby napisał słowa. I Jacek, no bardzo piękne słowa, napisał piosenkę, ma tytuł W Krakowie pada deszcz. A to Jacek mówi, czy jest coś takiego, co byś chciała, żeby w tej piosence było zawarte jakaś treść. Ja mówię, wiesz co, chciałabym, żeby to była taka moja jakby do Zbyszka opowieść. Jakaś treść. No i napisał bardzo piękny tekst, ale to jeszcze troszeczkę. Musimy poczekać. Ale na papierowy. Szkoda. Ale papierowy księżyc możemy sobie czekać. Zaśpiewać od razu. Nie musimy czekać. Jest nagrany.
się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów taksówką zabawiamy w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru żaleństw i bzdur. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo. Nie mogę jako kobieta o to nie zapytać. Stroje, kostiumy. Czasami ważne, bardzo awangardowe. No bardzo ważne. No, dlaczego dla kobiety? Widownia też lubi, jak się ją szanuje i się wychodzi naprawdę. No tak, ale wiesz, to pomysł, też jest trochę żeby dla sobie... publiczności chyba, nie tylko dla nas. Oczywiście, że tak, ale no, trzeba się wyróżnić pomysłem, mieć tak. Wyobraźnię. Miedziano, złota blacha. Kostium. Tylko jest prawdziwe pewna złoto? Różnica. Pewna różnica, no to bym zrozumiała, dlaczego nie chciał mi już oddać metaloplastik, jak dałam do czyszczenia. Wtedy, kiedy powstawały kostiumy i obecnie. W tamtych latach, po pierwsze, nie było w Polsce tak naprawdę, można było tylko samemu próbować coś stworzyć, przywieźć z zagranicy ewentualnie. Moda polska, Limena. No oczywiście, no. Że tak, moda polska jak najbardziej. Natomiast nie było to myślenie, jak ja będę wyglądała. Było to myślenie, o jakie to wspaniałe. O, jakie to piękne. Blachę, czyli ten strój metalowy, zobaczyłam na modelce wokół. Jak ja to zobaczyłam. Notabene ona była rzeczywiście bardzo odkryta. Ja byłam ubrana jak zakonnica w stosunku do tej modelki. I jak ja ją zobaczyłam, przepiękna dziewczyna, to, że ona miała mnóstwo ciała na zewnątrz, a tylko spódniczkę tak naprawdę miała i jakieś tam obrączki, bransoletki, to kompletnie nie miało znaczenia. Ten metal, ten błysk, te bransoletki, to wszystko powiedziałam tylko do pani Barbary Hof, którą poprosiłam, że właśnie jest coś takiego, że bardzo bym chciała. Tylko, że trzeba by zakryć to, co tu jest odkryte, bo właściwie tylko to ewentualnie trzeba. No, zmarnowałaś cały efekt. Natomiast ja byłam tym zachwycona. Pani Barbara zresztą wszystkie inne suknie, które projektowała, czy to była ta strzałka, którą taką miałam z rozcięciem, albo z aplikacją motyla na takiej żółtej sukni prostej z shortami tylko. Ja sobie nie pogadam z wami teraz. Nie. Pani Barbara to myślała, ona była wspaniała oczywiście i wszystko było po prostu zachwycające. I ja nie myślałam o tym, jak ja będę w tym wyglądała. Tylko po prostu, że to jest piękne. Potem miałam Beatkę Lewiecką, która mi ze skóry projektowała bardzo wiele rzeczy. Robiła takie shorty, buty do kolan, pelerynkę i taką opaskę hibisowską z wiszącymi frędzlami na głowie. Potem tą dzierganą taką suknię, też z takim czepkiem, gdzie śpiewałam pieśń Gejry. To było wszystko kreacje. To te kreacje były same w sobie przepiękne. Natomiast w obecnym czasie to ja już nie myślę, że ja mam mieć jakąś kreację, która ma być kimś nieprzystającym do mnie w tym momencie. Tylko to musi być jakieś zgodne. Nie włożę mieni takiej, nie włożę takiej blachy i parę innych rzeczy, ponieważ nie. Zwyczajnie nie, to nie ten. A czy pani jest osobą sentymentalną i na przykład ma w szafie te wszystkie stroje? Jestem na pewno romantyczna. Czy romantyczką. Mam sentymenty, oczywiście, że tak. Tak. Tylko sentymentalizm to tak jakoś gorzej brzmi.
Naprawdę? Jak ktoś marzy. Prawda? Nie wiem. Ja się przyznaję do tego, że jestem sentymentalna i ważne dla mnie rzeczy trzymam na przykład w pudełeczku. Nie, no tak, 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 przepraszam. Nie mam racji. Sentyment, coś wspaniałego. Wszystko wspaniałe, co nie jest tylko, że 2 i 2 musi być 4. Naprawdę może być 4,5. Nie mogę sobie pozwolić na to, aby nie zadać tego pytania. Czy jak to się dzieje, że można pani zazdrościć, tak pozytywnie zazdrościć tego, jak pięknie pani wygląda? Ja wiem, że to jest oczywiście kwestia drugorzędna, bo najważniejsze jest to, co jest w nas w środku, ale jest pani w tak doskonałej kondycji, ma pani tak przepiękną cerę, figurę, jest w pani tyle takiej pogody, ducha, ciepła i piękna. Po rodzicach. Warto było przyjść, co? Tak. Warto było tak. przyjść. Tak. Jakiś sposób na sukces ze sportem jest na przykład jakimś pani zaprzyjaźniona? Pływałam, chodziłam po górach. Nie. Kiedyś chodziłam codziennie na basen. Dzisiaj tego nie robię, już pewnie nie mam czasu na to aż tyle. Chodziłam po górach. Miałam odznakę taternicką. Nawet. Nurkowałam 8 czy 9 metrów głąb oceanu. I to było 4 lata temu. I ci państwo, którzy tam mają, to było na Lanzarocie. Oni opiekują się tymi, którzy szaleńcami, którzy tam wchodzą głęboko w ocean. I rzeczywiście komplementowali mnie, że są zaskoczeni, że sobie tak świetnie radziłam, że umiem oddychać pod wodą, że nie było żadnego ze mną problemu. Jak to umiesz oddychać pod wodą? Dlatego, dlatego, że ja myślę, że to śpiewanie tutaj właśnie mi pomaga. Może. Tak. Czy ja byłam... Nie byłam przestraszona, ja byłam skupiona, bardzo skupiona. I przyglądałam się tym rybom, które patrzyły mi w oczy tam głęboko. to było największe moje doświadczenie i przeżycie rzeczywiście. Ale wolę stąpać po ziemi, gdyby w tym kontekście to zdecydowanie. W każdym razie bieganie, siłownia, takie rzeczy nie. Oczywiście. Nie jedzenie po 18. Ja w domu ćwiczę, tak. Szkoda mi czasu, godzinę dojazd gdzieś na siłownię. Ja też w domu ćwiczę, ale niestety nie. Ale to. Nie na gitarze. Jaka miła. Czyli jednak formy ruchu. Tak, ale też nie tak regularnie jak kiedyś. Kiedyś nie opuściłabym pewnie poranka. Ale czy pani jest osobą zdyscyplinowaną? Jak sobie pani postanowi coś, to... I tak, i nie. Mhm. Generalnie wyniosłam na pewno takie uporządkowanie, prawda, że klucze wiszą na swoim miejscu, bo jestem... później szukam, nie mogę czegoś znaleźć. To wolę wiedzieć, że zawsze jest w tym samym miejscu. Jeżeli mam obowiązek, to na pewno jestem zdyscyplinowana. To nie zlekceważę. Moja mamusia mnie też, dużo o mojej mamusi dzisiaj mówię, ale ona mnie też nauczyła czegoś takiego, że wracałam bardzo zmęczona, na przykład po koncertach. Mamusia mówiła do mnie: Halusia, dzwonił taki pan. Ja mówię: mamusiu, dobrze, tylko muszę chwilę. Ale on już dzwonił trzeci raz. Mamusiu, jeszcze chwilkę. Halusia, zadzwoń. I ona mnie tego nauczyła, że po prostu drugi człowiek, prawda, on czeka, on jest, i że tak trzeba. Tak po prostu trzeba. Ten wybór psychologii to też z uwagi na drugiego człowieka? I bardzo wcześnie myślałam o tym, że będę studiować psychologię, a to się stało wtedy, kiedy kończyłam maturę. Mhm. I pani profesor Halina Górna, już teraz nie pamiętam, jak się odmienia. Moja polonistka, cudowna pani profesor, powiedziała mi: Halinko, ty powinnaś pójść na psychologię. Ona wnioskowała to po moich błędach, wypracowaniach, pracy dyplomowej, jakichś takich tych. I ja mówiłam tak. I natychmiast pokuszam: Haszka, ale ty będziesz całe życie śpiewać, przestań.
No dobrze, to może nie w tym momencie. Więc musiałam jeszcze parę lat poczekać i potem przypomniałam sobie, że no ale ta psychologia, no, no dobrze, no te studia dobrze jest zrobić bez względu na wiek i na czas. No i poszłam na studia. Ale nie z myślą, że otworzy pani gabinet. Nie, ale pracowałam pół roku jako psycholog z dziećmi, z młodzieżą gimnazjalną i miałam świetny efekt. W ramach praktyk, czy już nie, na własne życzenie? Nie, już tak? Później, tak, tak. No ale wiedziałam, że nie mogę przestać śpiewać dlatego, żeby tylko być tutaj właśnie. Psychologią zajmujemy się każdego dnia, prawda? Rozmawiamy z ludźmi, sami mamy jakiś problem, zastanawiamy się, czytamy różne książki. Ważne jest, żeby czytać te, które nam coś wniosą, a nie te, które tak po prostu, żeby zabić czas, bo nie mam na to czasu. Cały czas mówię o wolności wewnątrz siebie i mówię o tym, że to jest moja ochrona, a równocześnie powtarzam ten schemat, nie mam czasu. Ale on jest po to, żebym dokonywała wyboru, że to jest ważne, a teraz co jest dla kogo ważne, to jest inna sprawa. I to, co jest ważne, to tak jak z tymi potrzebami. Mhm. Prawda? Co jest tobie potrzebne? To tak. Na wszystko nie zdołamy wszystkiego. Ani przeczytać nie przeczytamy wszystkiego, ani nie obejrzę wszystkich filmów, ani nie wysłucham całej muzyki najpiękniejszej. A co jest pani potrzebne? Zdrowie, ale to jest jako a priori w ogóle. Potrzebne jest mi na pewno moje duchowe podejście do wielu spraw. Uważam, że duchowość jest bardzo silną, oczywiście duchowością wiarą, ale artystyczna jest też właśnie duchowość. I one są bardzo bliskie sobie, prawda, że zdecydowanie tak, jak... tak. Z tym, że ta artystyczna często poza świadomością działa. Poza świadomością, tak. No ale jeżeli się modlimy głęboko i prawdziwie, to też nie chodzi o to, żeby to wyklepać słowami, tylko wejść w głębie, prawda? Czyli to jest też ten właśnie aspekt ducha, który jest, uważam, podstawą do zrobienia czegokolwiek. To jest nasza prawda. W jednym z wywiadów też powiedziała pani, że dwie najważniejsze kobiety w pani życiu. Tak. To mama. Dwie mamy. Dwie mamy. To Maryja. Maryja, mama. Tak. Pomaga żyć ta. Jak wychodzę na scenę, to ja nie wychodzę sama na scenę. Ze mną zawsze jest Pan Jezus, Maryja, Duch Święty. I to są takie wielkie intymności, oczywiście w tej chwili mówię o tym. Ale nawet wtedy, kiedy coś mi dolega, nie jestem w zdrowiu, w takim zdrowiu wokalnym, bo przeziębienie, bo coś tam, coś mi przeszkadza. Ale jak nie wchodzę sama, to dam radę. Ciekawi mnie tylko to, czy to poczucie wychodzenia na estradę właśnie w tym aspekcie, o którym mówisz, z tymi postaciami, z tą duchowością określoną w postaciach, czy jest możliwe, że nie zastanawiamy się nad tym, a nosimy to również w sobie. A nóż co? A nosimy to w sobie również. Tak. To znaczy, to się wiąże na pewno z naszym momentem urodzenia, tak? Tym, w jakich wzrastamy rodzinach, jak jesteśmy przygotowani do życia, jak jesteśmy wychowani. Ja myślę, że też można się tego nauczyć i wybrać w drodze. Można, bo oczywiście są przecież przykłady osób, które nie dostały tego z domu i w pewnym momencie powiedzieli zaraz, tak wybrały. Nastąpiło zaniedbanie. Tak? A ja czuję, że to jest ważne. Występować dla świętego Jana Pawła II, dla Ojca Świętego.
To jest wyróżnienie nad wyróżnieniem. Duże przeżycie. Och, ogromne, jak się spodziewam. Tak, to też taką, właściwie uważam, że to taką, nie wiem, poza zaszczytami wszystkim takim, takie wyróżnienie, taki dar, takie coś, jakaś nagroda. Nie wiem, jak to określić, nie ma słów chyba. Natomiast śpiewałam wokalizę, muzykę Józka Skrzeka w formie właśnie wokalizy z jego pamiętnika Karoliny utwór, który się nazywał Narodziny. I Krzysio Bukowski przygotowywał jakiś program Józkowi dla telewizji i mówią tak: Haszka, a może byś zaśpiewała do tego? Ja tak ad hoc weszłam, po prostu powokalizowałam, wyszło, ale numer. I potem chciałam zaśpiewać ze słowami. Nie udało mi się w tym, jakoś nikt nie poczuł widocznie tej muzyki. I wybrałam kilka wersetów z psalmów, oprawiając to jeszcze wokalizą. Wydałam płytę i dedykowałam to Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. I potem to wróciło do mnie. 25-lecie pontyfikatu, imieniny Karola, wieczór poezji Karola Wojtyły. Aktorzy, piosenkarze, cała grupa wyjeżdża. Zaproponowano mi, żebym pojechała i zaśpiewała to wołanie, żebym zaśpiewała Jak pięknie mogło być oraz wiersz Karola Wojtyły. Wybrałam Pieśń o słońcu niewyczerpanym. Z Józkiem Skrzekiem razem napisaliśmy z tego muzykę. No i zaśpiewałam to przed Ojcem Świętym. Pamiętam, że gdy zaczynałam śpiewać wiersz papieża, w tym momencie otworzyły się wrota. I w fotelu Jan Paweł II, nasz Ojciec Święty, papież, pojawił się i ja się tak odwróciłam w jego stronę i już nie śpiewałam do ludzi, tylko śpiewałam właściwie do Ojca Świętego. To ja byłam w innym wymiarze. Uniosłam się, nie było mnie. W ogóle byłam poza tym. Oczy czułam tak, jakbym miała oko w oko, jakbyśmy patrzyli sobie w oczy. No i tak mi zostało na długi, długi czas, że trudno mi było zejść na ziemię. Unieśmy się i my. Pieśń o słońcu niewyczerpanym. To ja jeszcze tylko powiem, że nagrałam to później na płytę, dedykując także dziś świętemu Janowi Pawłowi II i zaprosiłam do tego mojego syna, którego tam głos właśnie usłyszy. Mm-hmm. Pod horyzontem spojrzeń utkwionych.
słońc, które płoną pod horyzontem spojrzeń utkwionych w głąb. A wtedy dokona się cud przemiany. Oto staniesz się mną, ja eucharystyczny. Pieśń o słońcu niewyczerpanym nam właśnie zabrzmiała. Duża siła. Duża siła. Moc. Na koniec naszej audycji. Wiesz, że to trzecia godzina mnie? Chcielibyśmy zapytać panią o marzenia, ale o te marzenia dzisiejsze. Marzenia, pragnienia, jak zwał. Żeby miłość otaczała nas. Żebyśmy kochali, ale byli też kochani. Żeby dobro było czymś takim oczywistym i dotyczyło nie tylko nas najbliższych, w rodzinie, wśród przyjaciół, ale żeby to dobro się rozszerzało i rozchodziło. Tak zobaczyłam taki obrazek, że jak wrzucimy kamyczek do wody i takie robią się coraz szersze kręgi. Miłość, dobroć, prawda. Szkoda, że marzenia tak rzadko się spełniają. Janusz, nie. Ustaliliśmy, że człowiek jest dobry z natury. Ale ustaliliśmy w przerwie. Ustaliliśmy w przerwie, ale dzielimy się tymi ustaleniami z państwem. Rodzimy się dobrzy. Rodzimy się dobrzy. Różne są przyczyny, że człowiek czasami schodzi z tej drogi, która jest mu dana. I która może przynieść mu szczęście, bardzo różnie też każdy pojmuje szczęście. A przecież na ziemi wiecznie zielonej wystarczy wiedzieć, gdzie wstaje świt i pójść w tę stronę. Dokładnie, Jonasz Kofta, jest to modlitwa o pokój. Jonasza wierszem zakończymy nasze spotkanie? Właśnie tak. Bardzo pięknie pani dziękujemy za te 3 godziny, za wszystkie piosenki, za te zwierzenia. Za opowieści. Za rozmowę. Tak. A ja bardzo dziękuję nie tylko za zaproszenie, ale też i za to, że czułam się tak, że w ogóle nie wiedziałam, że ten czas płynie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Naszym i państwa gościem była naszym słuchaczem. Pani Halina Frąckowiak, Jacek Kosiński zrealizował dźwięk, Maciej Mielczarek obraz, Janusz Strobel się z państwem żegna. Żegnam się. Nula Stankiewicz towarzyszy w tym pożegnaniu. Do następnego poniedziałku.